Okej, dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie w nietypowym trochę odcinku, bo tak naprawdę jest to komentarz z rozgrywki, którą miał Piotrek przyjemność zagrać w Bertrap. Już słyszę dźwięk zawodu wielu użytkowników, którzy słyszą kolejny raz o Bertrapie, o grze, która jeszcze nigdy nie wyszła. Ale mam nadzieję, że nam troszkę ufacie, patrząc na te tytuły, które ogrywamy, które lubimy, że jest to tytuł, który jeśli już w końcu wyjdzie, to będzie warty waszego zainteresowania. No a tutaj tak dozujemy trochę właśnie emocje, wrzucając kolejne materiały dotyczące tego tytułu. A za mikrofonem Mirek Winicki i Piotrek, tak? Jesteś? Tak, dobra, jedna rzecz, nie? Właśnie w ogóle, co to jest za materiał, po co to jest, dla kogo on jest? Tak. Jakby zamysł jest taki, znaczy to jest w ogóle jakby nowy format. Zobaczymy, jak to się przyjmie, jak to się sprawdzi, ale pomysł jest taki, że chcę zrobić analizę gry, którą tam zagraliśmy z Konradem, tylko ta analiza po pierwsze ma być dla ludzi, którzy w ogóle nie grali w tą grę, w sensie nie znają zasad i tak dalej. Tutaj będziemy najważniejsze zasady jakby w trakcie dopowiadać sobie, dlaczego coś się wydarzyło w ten sposób, jakie były alternatywy i tak dalej. Ale najważniejsze jest to, żeby dać wam szansę wejścia, że tak powiem, do mojej głowy w trakcie rozgrywki i w jakim stopniu jakby przeżycia tej partii, która też się potoczyła z mojej perspektywy, jakie ja miałem właśnie jakby dylematy, jakie miałem problemy w tej grze, jakie wyzwania przede mną były i też jakie emocje, tak, ta gra wzbudziła. Po prostu też pewnie będziemy sobie gdzieś tam... A, i żeby wam w ogóle pokazać jakby, jakie możliwości, tak, daje ta gra, jakie te decyzje przed wami stawia, żeby dać jakiś taki, no powiedzmy, nie wiem, przedsmak, tak, powiedzmy, czy posmak tej rozgrywki, żebyście byli w stanie być może w jakimś odrobinę większym stopniu zdecydować, czy w ogóle ten tytuł was będzie interesować, czy wręcz przeciwnie, także no nie, to nie dla mnie. Dobra, czyli taki jest pomysł. No nie wiem, z Irkiem to nagrywamy, nie wiem, czego nie zanudzę tym, co tutaj będzie, ale dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Coś jeszcze masz do dodania przed samą rozgrywką? Nie, w zasadzie tyle, że mi twój ekran znowu zniknął, więc ponownie próbuję się połączyć. Dobra. Stop sharing gdzieś kliknąłeś, tak? Chyba kliknąłem przez przypadek ten stop sharing. Dobra, czekaj. Dobra, leci ta rozgrywka. Okej, okay, teraz tak, co się dzieje? Mamy na razie setup. W setupie po prostu wtasowujemy wszystkie bloczki Sowietów. Tam jest część piechoty, część czołgów. Czym one się różnią, tam w trakcie gry będziemy? A, jeden rumor, tak, czyli jedna plotka, czyli taki pusty bloczek, który udaje, że jest czołgiem, ale nie jest. I losowo te... I one lądują na mapie. Tak, te bloczki tam się pojawią losowo na mapie, analogicznie losowo są mujahedini, tam szyjcy, sunnicy wymerdani. Ja teraz zakrywam jakby ekran po to, żeby... właśnie przeciwnik, tak, Konrad, którego serdecznie pozdrawiam, umieścił na mapie trzy bloczki na samym początku gry, czyli jeden z tych bloczków to będzie twierdza, ten Warlord Stronghold, to będzie twierdza Mujahedinów, na chwilkę zatrzymam, twierdza Mujahedinów, jeden to będzie plotka Afgańców, te zielone bloczki, i jeden z nich to będzie jakiś na razie rozbity, disordered Mujahedin. Co to... Czyli, poczekaj, to powiedz mi to, czyli tak naprawdę na razie masz tylko jedną jednostkę, która walczy, rusza się i walczy. Nie, znaczy rumorem tylko możesz się ruszyć, tylko rumorem, bo Mujahedini są rozbici. Także, a, okay. Także zero jednostek. A rumor jeszcze nic nie robi. No, okay. Znaczy, no, rumorem możesz sobie chodzić, ale nie ma to większego sensu, bo wtedy zdradzasz od razu, że to jest rumor. Nie? Gdzie jest, że to nie jest twierdza, która się nie może ruszać. Dobra, ani twierdza, ani Mujahedin, który też się nie może ruszać. Więc tak, jakby w pierwszej okay. turze ci, jak oni się nazywają, insurgents, tak? Czyli powiedzmy Afgańczycy, tak będę ich nazywał, ci, którzy walczą o niepodległość swojego kraju, muszą się resupplyować, tak, czyli tam dobrać karty, namnożyć jednostki i tak dalej, to za chwilkę sobie o tym powiem, natomiast Sowieci mają troszeczkę większe pole manewru. Tak naprawdę pierwsza tura Insurgents to jest taki advanced setup, gdzie po prostu decydujemy, gdzie te jednostki się pojawią, gdzie się pojawią. Jak jeszcze tylko, plotki. Przepraszam, mogę ci wciąć się, to byśmy jeszcze powiedzieli, tutaj gramy konflikt Afganistan kontra ZSRR, lata, przypomnisz mi, to jest w 89 się skończyło? Tak jest, skończy... 70, 10-letni 80, ten konflikt. Tak, 79-80. Tak. Dokładnie tak. Tak, żeby umiejscowić to, o co chodzi. No, dobra, już nie przeszkadzam. Okej, Sowieci zaczynają zawsze z trzema bloczkami tych drafów, tak, czyli to są Afgańczycy, ale to są ci Afgańczycy, którzy podlegają okupantowi tak naprawdę, tak, można powiedzieć, tacy...
Boże kochany. No sprzedajni. Tak, ale jak się nazywają ci, którzy współpracują z okupantem? Teraz mi brakuje słowa. Kolaboranci. O, dobra. Powiedzmy, że tak. Znaczy oni byli też zmuszani często. No po prostu są do wojska należą, tak rząd po prostu kazał im to zrobić i oni są lojalni wobec rządu, a rząd jest po prostu marionetkowy. Dobra. To też często są skomplikowane sytuacje. Okej, to są te trzy drafy i one też są disorder, też są rozbite na początku gry. Okej, czyli tam wrzucamy sobie, merdamy te bloczki. Tutaj, tak jak mówię, Insurgents mnie będą w jakiś sposób zaskakiwać, bo wybieram też strategię początkową. I tu się na sekundkę zatrzymałem. Ja sobie wybrałem na strategię początkową, powiedzmy, ostrzał taki artyleryjski, normative. Ale powiedz, co to są strategie początkowe? Co to znaczy, że to jest strategia? Strategie to są karty strategii, które w trakcie gry będziemy mogli zagrywać. One z reguły jakiś albo potężny efekt wprowadzają, albo modyfikują w jakiś sposób zasady. Łamają zasady. Także modyfikują podstawowy... Tak, no ogólnie są opisane tekstem, tak, co robią. Każda z tych strategii, bardzo różne rzeczy. Bo to są jedyne karty, które mają tekst tak naprawdę na zawierają, bo reszta to są po prostu symbole jednostek. Znaczy, no te karty zawierają też statystyki na przykład tych jednostek, prawda, siłę tych jednostek, ilość bloczków, ile kart jest w deku i tak dalej. No i też na przykład jeszcze są te karty zdrad, tak, te karty odpowiednio tam defectors i kadów, które też zawierają jakby opis tego... Okay. Przebiegu tej zdrady. Tak, tak, tego procesu dokładnie, step by step, żeby nie trzeba było na przykład zerkać do instrukcji, tylko wszystko jest fajnie napisane na karcie. Tylko chodzi mi o to, że w grze nie ma tak jak powiedzmy w Zimnej Wojnie miliona kart i każdą trzeba przeczytać, tylko tak naprawdę w grze mamy te kilka kart, które zawierają tekst, a reszta to są symbole jednostek. Tak jest. Co więcej, nawet tych strategii chyba poza początkowymi nie mamy w ogóle obowiązku dodawać, zawsze one jakby ich dorzucanie do deku jest opcjonalne. Natomiast najczęściej się dodaje, tak, no bo one jednak ten potencjalnie mocny efekt wprowadzają. Dobra, i zobaczmy sobie tą strategię, którą ja wybrałem akurat. Ja sobie wybrałem taką strategię, że w momencie, kiedy będę kontrolował jakąś wioskę, ja jeszcze na sekundkę przesunę do tyłu, wioski to są te na mapie malutkie mieścinki, tak, mamy trzy duże miasta, cities, czyli Herat na zachodzie, na południu tutaj Kandahar i Kabul na wschodzie. Natomiast wiosek, tak jak widzicie, mamy no, całkiem sporo, namnożone na przykład Jalalabad, tutaj jeszcze na wschód od Kabulu. Mamy też, jakby się, że jeszcze te topografie mapy też, mamy góry, pasma górskie, no i drogi jeszcze, szary pas między tymi trzema miastami, które powiedziałeś, to jest po prostu autostrada. Tak, tak zwany highway, tak, to jest taka główna droga, to nawet do dzisiaj tak naprawdę w Afganistanie bardzo widać, na przykład na Google Mapsach, jak sobie otworzymy, to bardzo się rzuca w oczy ta główna droga, tak? Pętelka taka. W kształcie U, powiedzmy, w literki U. No pętelka to już tam gdzieś w ZSRR, prawda, zawija. Ale tak. Okej. I o co chodzi? Chodzi o to, że tam, gdzie nie ma ani gór, ani highwaya, czyli tej autostrady, to są drogi takie lokalne, tak, gorsze, natomiast po highwayu też sprawniej zarówno insurgents, tak, Afgańczycy, jak i Sowieci, ci okupanci będą mogli się poruszać. I co jest celem gry, tak? Celem dla Sowietów zasadniczo przede wszystkim, tak, bo tam jest kilka tak naprawdę warunków zwycięstwa, ale zasadniczo jest kontrolowanie tych trzech miast, tak, czyli oni nie mogą stracić kontroli. Kontrola jest po prostu poprzez posiadanie bloczków w danym mieście. Kontrolowanie oraz to, żeby wszystkie trzy miasta miały chociaż jedną drogą, były nieprzerwano połączone z ZSRR. Okay? Także to jest główny taki warunek, powiedzmy, Sowietów. Głównym warunkiem zwycięstwa Insurgents to jest zadawanie strat Sowietom, czyli zabijanie, tylko ważne, sowieckich jednostek, właśnie nie tych kolaborantów, za nich, że tak powiem, nie punktuje Insurgents, tylko tej zarówno tych jednostek pancernych, jak i piechoty. Czystej armii, tak, czystej armii sowieckiej. Plus ewentualnie jeszcze nękanie tego południa ZSRR, tak, tych wszystkich Tadżykistanów i tak dalej. Też kontrolowanie, tak, tych pól tam. Czyli tak jakby wylanie tego konfliktu na zewnątrz. Tak. Pokazanie Rosji, że ona tak dobrze sobie nie radzi z tym konfliktem, tą ze specjalną operacją. Plus jeszcze jedna ważna rzecz, natychmiastowe zwycięstwo, też taki warunek, który trzeba zawsze pilnować,
to jest to, że Sowieci, gdyby w jakimkolwiek momencie gry stracili kontrolę nad Kabulem, to natychmiast przegrywają. No bo to znowu jakaś taka strata wizerunkowa. Dobra, wróćmy do tej karty strategii, którą wybrałem i ona polega na tym, że w momencie, kiedy ją zagrywam, to jeżeli kontroluję jakąś wioskę, czyli mam tam jednostki sowieckie, to mogę ją zniszczyć, tak? Zrównać z ziemią tak naprawdę. Wówczas składę taki devastation marker i po prostu ta wioska już przestaje być wioską, tak? To jest puste pole, po prostu pustynia, więc na przykład, ponieważ w tych wioskach będą namnażały się jednostki laszkarów, to już, ponieważ tamtej wioski nie będzie to nie będzie to możliwe. A następnie mam dwie rzeczy do wyboru. Aha, i pierwsza część jest opcjonalna, co ja też troszkę popełniłem błąd w tej grze, ale to już mniejsza o to. I później następnie mogę jedną z dwóch rzeczy zrobić. Mogę albo dowolną ilość jednostek swoich sowieckich ustawić na tak zwany fire support, takie wsparcie ogniowe, to później sobie jeszcze powiem bardziej szczegółowo, co chodzi, a następnie kazać przeciwnikowi zdisorderować, nie, przepraszam, nie ustawić, tylko zadeklarować, powiedzieć, ile już było ustawionych jednostek na ten fire support i wówczas insurgents, ci Afgańczycy, muszą zdisorderować, czyli rozbić tyle jednostek, ile ja mam w tym fire supporcie, i natychmiast wziąć następną turę, także to jest bardzo fajne, tak, zagrać dwie tury pod rząd, albo zamiast tego mogę zmienić dowolną ilość swoich nie rozbitych jednostek właśnie na fire supporta, a następnie kazać Afgańczykom odrzucić połowę ręki swoich kart, zakrągając w dół. Także obydwie opcje są bardzo, bardzo mocne, potencjalnie, plus jeszcze niszczenie tych wiosek, natomiast no, jakby niszczenie, ktoś może powiedzieć, no ale super karta, tak, no same plusy, ale niszczenie wiosek też może się na nas zemścić, co później sobie, znaczy inaczej, może jest po prostu kontrstrategia, tak, u Afgańczyków, która mówi, że za każdą zniszczoną wioskę tam dochodzi dodatkowo dwóch sunnickich mujahedinów, tak, z Pakistanu, a ci mujahedini to już są znacznie mocniejsze jednostki. Okej, w każdym razie ja wybieram... Ale chyba te karty są obciążone zazwyczaj jakimiś takimi właśnie minusami. To nie jest chyba taka czysta bonusowa karta. Tak mi się wydaje, że one chyba mają jakieś... Wiele tych kart ma swoje kontrstrategie, chyba nie wszystkie. Wiesz, no bo na przykład nie wiem, jaka jest kontra na Specnaz. Ja nie widziałem takiej karty, że jak ktoś na przykład Specnaz zagrywa, to ma dostać czymś w łeb. Tutaj jeszcze odrzucam strategię, bo tak jest w setupie zarządzone, że pewne strategie wlecą losowo, więc też nie zawsze jesteśmy w stanie, nie mamy zawsze takiej pełnej kontroli nad rozgrywką, tak, że sobie pomyślę, że aha, dobra, w tej partii zagram taką strategię, później taką, później śmako, tak. Już abstrahując od tego, że sytuacja na planszy tak się dynamicznie zmienia, że często ten nasz początkowy plan może się bardzo mocno rozbiegać z rzeczywistością. No i dalej mamy setup. Na początku gry 7 jednostek, tak, 7 bloczków startuje w tym takim rdzennym ZSRR, tak zwane headquarters, i po 2 bloczki w każdym z tych 4 stanów na regionów. Region na południu, tak. Czyli tych Tadżykistanach, Turkmenistanach i tak dalej. A tak jak widzimy, już tutaj insurgent umieścił 3 bloczki. I teraz ważne, te 3 bloczki, ja nie wiem, które, oczywiście Konrad, który prowadzi Afgańczyków, wie, tak, gdzie jest ten Warlord Stronghold, gdzie jest ten Mujahedin i gdzie jest tylko ploteczka umieszczone, ja tego nie wiem, tak, i to jest bardzo ciekawe rzeczy w tej akurat partii, taki delikatny spoiler dam, będą z tego wynikały. Jakieś pytanie? Twierdza jest po to, żeby zdobyć punkcik, czasami to jest przeważający, decydujący o zwycięstwie. Kilka rzeczy, tak? Można zdobyć punkt, można też, są strategie bardzo mocne, które pozwalają mocne jednostki namnażać właśnie w tym miejscu, gdzie ta twierdza jest umieszczona. Natomiast też jakby to miejsce, gdzie jest twierdza, też dużo trudniej zdobyć, tak? Jeżeli ono jest nawet niewielkimi siłami bronione, to ta twierdza dosyć mocno tych obrońców wspiera. Bo ona remis, tak? Wygrywa, czy dobrze pamiętam? Tak, ale tu nie ma znaczenia. Nie? Już nie będziemy wchodzić w aż takie szczegóły. To dopóki nie będzie miało to znaczenia, no tak, to wiesz, nie, to nie jest instrukcja, tak? Nie robimy tej instrukcji, tylko na bieżąco dopowiadamy sobie te rzeczy, które są dla nas istotne. Ja tutaj pokazuję jeszcze na wideo, jakie jednostki znajdują się, wylosowały mi się, tak, w poszczególnych tych regionach. Tak jak widzimy tutaj w headquarters, właściwie wszędzie mam taki miszmasz, trochę jest jednostek pancernych, trochę jest tej piechoty, ale Sowieci dopóki jeżdżą po highway, to są bardzo mobilni, więc to nie jest taki problem, żeby ich tam sobie tak poustawiać, jak mi się żywnie podoba. Na dole też widzimy jakby rękę moich kart początkową, 8 kart mam wylosowane. I teraz ważna jeszcze rzecz, my tutaj sobie na dole zaznaczamy, tak,
po resupply'u, tak, ponieważ nigdy nie wolno zrobić dwa razy pod rząd w dwóch swoich kolejnych turach resupply'a. Więc zaznaczamy sobie takimi specjalnymi znacznikami, kiedy ktoś będzie robił resupply'a. I zobaczmy sobie rękę tych moich kart. Mam 8 kart, tak jak widzicie, mamy karty zarówno służące do aktywacji właśnie jednostek pancernych, piechoty tej sowieckiej, jak i też tych, tych jednostek. Insurgents. Tak, tych drafów, nie insurgents. Oj, ty masz drafów, tak, tak. Drafy, czyli kolaborantów, tak, tak powiedzmy ich będę nazywał pieszczotliwie. Okej, i teraz zobaczmy pierwszą rzecz, którą ja zrobię, mianowicie ja w tej partii troszeczkę przychodziłem z innymi zamierzeniami, ale tak trochę wyszło spontanicznie, że stwierdziłem, że będę chciał bardzo mocno przyspieszyć rozgrywkę. Czyli zwróć uwagę, ja od razu 7 kart aż w setupie mulliganuję, tak? Tutaj mulligan polega na tym, że dowolną ilość kart discarduję z ręki i dociągam do 8 kart, tak? W tym moim setupie. Czyli ja prawie całą moją rękę zdiscardowałem. Zostawiłem sobie tylko jeden czołg, bo czołgi są fajne. Przede wszystkim siłą czołgów, czołgi mają dwie siły. Pierwszą, chyba najważniejszą jest to, że są niepodatne na zdrady, na te loyalty challenge, ponieważ w tej grze jednostki potrafią zdradzić, analogicznie jak w Sekigaharze. Znaczy podobnie jak w Sekigaharze, bo ten mechanizm jest trochę inny, inne są bonusy, inaczej tam inne rzeczy się dzieją w momencie takiej udanej zdrady. No, ale czołgi są niepodatne, no i oczywiście czołgi też mają bardzo dużą siłę rażenia, tak w obronie, jak i w ataku. No a co, tutaj myślałeś, że dogrzebiesz się do karty strategii, tak, po prostu tym miliganem? Bardzo dobre pytanie. Mhm. Trochę strategii, no dobra, nie będę kłamał, zrobiłem to na rympał, bo nigdy tak nie zagrałem i chciałem po prostu sprawdzić, co się stanie, ale teraz tak po partii jeszcze z perspektywy czasu myślę sobie, że takie granie na szybko sowietami, czyli żeby pierwszemu zrobić przetas i ogólnie szybko mielić deck, może mieć swoje zalety, bo z jednej strony ja będę dostawał, nawet w momencie, jeżeli uda mi się zaskorować, tak, uda mi się przy moim przetasie kontrolować, tak, tego highwaya, tą autostradę w ZSRR, to prawie na pewno w momencie przetasu insurgents, tak, czyli tych Afgańczyków, zielonego gracza, będę dostawał ujemne punkty, ale dzięki temu to ja będę jakby narzucał tempo rozgrywki, bo grę gramy maksymalnie na 7 przetasów, czyli zwróć uwagę, że gdyby mi się to tempo szybkie udało utrzymać, to ja bym miał pierwszy przetas, trzeci, piąty i końcowy siódmy. Więc wiesz, trochę bym mógł, jeżeli bym grał oczywiście dobrze, to mógłbym troszeczkę narzucić tempo i też zmusić na przykład gracza prowadzącego Insurgents do no bardziej agresywnej gry, do też odsłaniania się, do popełniania być może pewnych błędów właśnie, czy gdzieś osłabiania siebie tylko po to, żeby gasić jakieś pożary, gdzie ja będę właśnie wymuszał. No, mi się bardzo podoba ta mechanika, bo ona jest trochę podobna w Hand in the Sea, gdzie Kartaginczycy decydują o tym, kiedy następuje punktowanie, a tutaj tak naprawdę dwie strony tym zarządzają i celowo czasem są ciekawe decyzje, że no nie chcę dobrać karty, która mi się bardzo przyda, bo tu karty są bardzo cennym surowcem, ale wiem, że nie mogę w tej rundzie jeszcze zaskorować, muszę jeszcze poczekać i to jest no mega fajne właśnie. Tak, plus to nie jest też takie każdy sobie, nie? Tu jest właściwie czysta interakcja, bo bardzo często jest tak, że widzę, że przeciwnik jest blisko przytasowania i wtedy specjalnie go atakuje, żeby zmusić go, tak, żeby się z najlepszych kart, te, które sobie szykuje, prawda, na jakąś tam ofensywę, musiał się spruć, i musiał dobrać i na przykład zmusić go do przytasowania albo w momencie, kiedy mu to nie pasuje, albo żeby bo tu zawsze dobieranie kart jest opcjonalne. Ogólnie chcemy dobierać karty, no ale czasami no z wielkim bólem serca sytuacja nas tak zmusza, że jednak nie dobierzemy pewnych kart. I chcemy właśnie go do takiej nieprzyjemnej sytuacji przeciwnika, w taką nieprzyjemną sytuację przeciwnika wpędzić, a sami chcemy jej uniknąć. No i tak jak widzimy, ja po odrzuceniu tych kart już dociągnąłem tą pierwszą strategię na ręku, tak? Miałem, także to jest też spoko, fajna sytuacja, że mam ją na ręku. Tutaj właściwie każdą, myślę, że spokojnie ze 3 karty, tak? Jeżeli chcemy, to przez całą rozgrywkę możemy trzymać na ręku i nigdy ich się nie pozbyć. Tu naprawdę w tej grze, mimo że tu oczywiście jest losowość, to mam naprawdę olbrzymią kontrolę nad deckiem. Tu nieporównywalnie większa jest kontrola nad deckiem niż w Sekigaharze. Tak jak nie chcę, broń Boże, porównywać, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze. To są bardzo różne gry, ale jeżeli ktoś, dla kogoś na przykład Sekigahara jest zbyt losowa, to tutaj jest dużo większa kontrola nad tym deckiem.
Co nie znaczy, że i tak nie będą niemiłe niespodzianki, bo przeciwnik nas będzie zmuszał, tak, do zagrywania pewnych kart. Aczkolwiek nie mamy tutaj deck buildingu, znaczy on jest taki bardzo minimalistyczny, bo te karty strategii będą nam dochodziły w trakcie rozgrywki, ale to nie jest tak jak w Chętni Desi czy Akrach Śniegu, że sobie tą talię budujemy. Tak. Od początku do końca gramy zbliżoną talią. Tak, tak. To zmiany są, jeżeli chodzi o wielkość decku, są minimalne, tak, bo to tam maksymalnie 6 kart pewnie dorzucimy w trakcie rozgrywki do tego 30 paru, ale to co rundę tak naprawdę 2 karty maksymalnie będą dochodzić. Natomiast te karty są mocne, tak? Potrafią naprawdę narobić zamieszania na planszy. I zwróć uwagę, teraz jest moja pierwsza runda, ponieważ zawsze Sowieci zaczynają i zobacz, co ja robię dalej. Ja już na samym, w setupie, tak? Na etapie setupu aż 7 kart zdiskardowałem, a teraz zaczynam zamiast od ruchu, tak? Jednostek od aktywacji, rozmieszczenia się gdzieś tam najazdu na ten Afganistan, rozmieszczenia się na nim, ja zaczynam od resupply'a, czyli jeszcze więcej kart miele. Ja tutaj właściwie zanim gra się, można powiedzieć, rozpoczęła, już połowę deku mojego przemieliłem. Czyli coś, co jest w takich grach jest fizycznie niemożliwe, tak? Ja tutaj 16 kart czy ileś zaraz będzie pokazane, przemieliłem, zanim właściwie cokolwiek na tej planszy zrobiłem. Znowu trochę tak narympał, ale wydaje mi się, że ta strategia wcale nie jest... Ona tutaj, taki delikatny spoiler, nie do końca wypaliła, właściwie wypaliła mi delikatnie w twarz, ale to akurat nie wina tej strategii, tak, tego szybkiego mielenia deku, tylko innych błędów, ale ona mi się wydaje wcale nie głupia, tak, to nie mówię, że ona jest wygrywająca, czy że jedyna właściwa, broń Boże, ale nie, ma potencjał, według mnie naprawdę ma ciekawy potencjał. Czyli mamy tego resupply'a. Co robię w resupply'u? Po kolei połowę ręki zakrągając w górę odrzucam, więc z reguły chcę mieć parzystą liczbę kart, bo tutaj każda karta, odrzucenie każdej karty boli straszliwie. Akurat mam 8, więc 4 odrzucam karty z ręki. Następnie dociągam do 5 kart maksymalnie. O, widzisz, mam 20 kart w deku, zostało 15 kart w moim deku z 33. Tak, czyli ponad połowę deku już przemieliłem, a jeszcze nic nie zrobiłem na planszy. Zaznaczam, że zrobiłem resupply'a, żeby w przyszłej rundzie nie uczynić tej pomyłki. To trzeba robić, bo rundy są naprawdę długie, bo tu jest tyle mużdżenia, że to głowa boli. Dalej jeszcze mobilizuję wszystkie rozbite jednostki, czyli tych 3 drafów. Tutaj pokazuję tak, że oni są już zmobilizowani, mają siłę 2, więc będą mogli się ruszać, będą mogli inne akcje wykonywać. Tutaj jeszcze pokazuję, jaką mam kartę na ręku. I teraz Sowieci mają jeszcze opcję, my to nazywamy takim super mulliganem, czyli połowę ręki zakrągając w górę maksymalnie mogę jeszcze znowu przemielić, zdiskardować. Naprawdę Sowieci mają bardzo dużą kontrolę nad tym swoim deckiem, czy właściwie może nie nad deckiem, tylko nad ręką swoich kart. Ja tutaj widzę 3 kolejne karty discarduję, żeby właśnie jeszcze 3 karty domielić, tak? I znowu dobieram, czyli 12 kart zostało z 30 chyba 3 kart. Jeszcze nic nie zrobiłem, a... Po pierwszej rundzie. Tak, tak. No i to jest chyba koniec już mojej tej rundy Sowietów. Teraz będzie runda... A, 4 nawet kart. O, czyli zostało 11 kart, tak? 20 kart przemiliłem. Nie, przepraszam, ja teraz dokupuję draft. O, przepraszam, błąd. Na koniec jeszcze tej fazy resupply mogę w każdym kontrolowanym mieście dokupić maksymalnie po jednym zmobilizowanym drafie, czyli tej jednostce okupantów, płacąc 1-1 kartami. Czyli ja sobie zdecydowałem, że sobie 2 takich drafów dokupię. No właśnie, takie pytanie, tak z czapy oczywiście. Więcej dokupiłbyś tych drafów, mniej byś ich dokupił, jak ci się wydaje? Znaczy ja pamiętam, że my nigdy nie dokupowaliśmy, nie korzystaliśmy z tej opcji dokupowania. Zawsze szkoda nam było kart na zakup te drafy i właśnie to była taka bardzo wąska perspektywa. Trochę mam wrażenie wyniesiona właśnie z Heki Gahary, gdzie każdą kartę to się huchało, dmuchało, żeby właśnie się jej nie pozbyć. A tutaj zrobiłeś coś takiego zupełnie odwrotnego. Na zasadzie i tak ten deck przemielę i tak, więc jakie ma znaczenie, czy mam teraz czołg, czy go nie mam? Wykorzystujesz chyba trochę to, że Sowieci powiedzmy są mocniejsi na początek i raczej Afganistan nie zaatakuje, więc ja bym kupił tutaj teraz dużo drafów. Tak. Po prostu dalej mielił te karty. Zgadzam się z tobą. Ja też żałuję, że tutaj nie kupiłem 3 drafów, ale wiesz dlaczego? Od razu tak jeszcze powiem, ponieważ i to też był duży błąd, bo te karty strategii trzeba jednak kupować, strategia powinna być w miarę spójna, nie?
Tak jak budowaniem deku, że po prostu już się na coś decydujesz, to Tak, tego się to trzymasz, się tak? tego trzymasz, chyba że stwierdzisz, że ta strategia nie działa i wtedy przełączasz się na inną strategię, ale znowu trzymasz się tej nowo obranej ścieżki. Natomiast ja tutaj tak sobie już planowałem, że następną kartę strategii, jaką zakupię, to będzie, to się nazywa Hearts and Minds, czyli taka strategia, co mi pozwala bardzo szybko namnażać te jednostki tych okupantów, tych drafów. Tylko ona mi się wydaje, że ona już, jeżeli jest wybrana jako druga strategia, to... Albo inaczej, nie wiem, czy ona się dobrze kombuje właśnie z tym Normative Kombuje. Fire, którą wziąłem, bo Normative Fire jest ofensywny, prawda? Ja rozwalam te wioski, ja jestem agresorem, który tutaj plądruje i niszczy Afganistan. A Hearts and Minds wydaje mi się taki trochę bardziej defensywny, że aha, dobra, potrzebuję więcej jednostek, żeby zabezpieczać, że tak powiem, tereny, pewnie No bronić tutaj się. fajnie widzicie właśnie, jak można jedną stroną na różne sposoby grać. Można ruskim bardzo defensywnie grać, czyli zakampować się w miastach i po prostu zrobić z tych miast twierdzę. A tutaj właśnie bardziej przyjmujesz taką rolę agresora, nie? Tak, taki był plan, nie? Taki był plan, ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze, bo wiesz, jakby plan jest ambitny, tak? Najechać Afganistan i go... No tak, ale jeśli by to wyszło, wiesz, za pierwszym razem, no to by też Tak. świadczyło źle albo o przeciwniku, albo o grze. Zgadzam się. W sensie to łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, nie? Łatwiej jest sobie Tak, i o to chodzi. zaplanować. No, to jest A fajne. przede wszystkim dlatego, że przeciwnik, tak, tutaj właśnie stawia nam czoło. I tak jeszcze tylko podsumowując, ja też bym tutaj żałuję trochę, że nie dokupiłem jeszcze trzeciego drafa, tak, do Kabulu. Dlaczego? Dlatego, że to jest początek gry i... Afganistan jest na razie taki słaby, no, nie ma tych wyrzutni, tylko, Boże, artylerii jeszcze nie ma, nie? Znaczy to też, ale po prostu jakby jesteśmy na bardzo wczesnym etapie gry i według mnie to jest ten etap, kiedy jestem w stanie sobie pozwolić zainwestować, tak jak powiedziałeś, te drogocenne karty w bloczki, czyli w drafy na planszy i ta inwestycja po prostu mi się zwróci w przyszłości, nie? A tutaj właśnie tak, że tak powiem... Przyrzedziłeś. No właśnie chciałem innego słowa użyć, ale dobra. Wyjąłeś mi to z ust. Tak, ten wąż w kieszeni mi się odezwał i widzisz, i chytry dwa razy traci, tak mi się wydaje, bo później trochę zabrakło mi tych bloczków na planszy. Chociaż też inne błędy, tak, tutaj te też się pojawiły. Dobra, pierwsza tura jest Konrada, tak, czyli tych Afgańczyków, tak, Insurgents. I oni muszą, tutaj nie ma według mnie żadnej opcji, to oni muszą zrobić resupply'a w pierwszej turze, tak, bo tak jak zobaczycie, aż 8 bloczków się namnoży, dwa z nich to będą plotki, tak, te rumory, czyli razem 3 bloczki to będą rumory, a oprócz tego jeszcze połowa zaglądając w górę laszkarów, czyli na początku gry jest tam chyba 11 laszkarów, więc 6 laszkarów się pojawi na planszy, oni już są... To fajnie pokazuje, jak się ta sytuacja zmienia diametralnie po prostu. Nagle robi się po prostu zielono, mapa zmienia zupełnie kolor. Tak. A z drugiej strony zwróćmy uwagę, że przy kolejnym resupply'u już znowu połowa zaglądając w górę tylko się połowa. Nałoży, czyli już tylko 3 na przykład laszkary się pojawią, tak? Czyli ogólnie im większe straty zadaje Afgańczykom, tym oni się bardziej efektywnie namnażają, a im mniejsze to tym mniej. I też trzeba tam za to zapłacić kartą. Teraz ważne, wszystkie te 3 bloczki, znaczy inaczej, wszystkie disordered bloczki, które były, też są mobilizowane, czyli tam dla zmyłki, tak, Konrad, żebym ja nie wiedział, gdzie jest ten stronghold, gdzie jest rumor i tak dalej, wszystkie zmobilizował. Rusza tym. Tutaj mam jeden bloczek na północ od Kabulu, jeden na północ od Kandaharu i jeden tutaj powiedzmy w połowie drogi, tak, mniej więcej w górach, umieszczony w połowie drogi między Heratem i Kandaharem. Dobra, i chyba tyle, tak? I teraz jest już moja tura kolejna. No to obracanie bloczków to w ogóle jest też ciekawy mechanizm, z którym ja się nie spotkałem nigdzie, no bo w Juliuszu Cezarze jest siła tak jakby armii, to jest obracanie bloczków, kiedy tą armię tak jakby ubijamy po trochu, a tutaj właśnie obracanie bloczku oznacza nie siłę, tylko formacje, kondycje, no różne rzeczy, w zależności od tego, w jaki sposób jest obrócony tak, ten bloczek. Na przykład możemy bloczek ustawić w pozycji fortified, czyli oni są okopani, tak, są ufortyfikowani, stworzyli jakieś fortyfikacje polowe, no i dzięki temu mają okopy bardzo dużą siłę, tak. Ale są niemobilni, tak, w sensie tylko w obronie, tak, ta fortyfikacja będzie działać. Co nie znaczy, że nie mogą wyjść z tych okopów, mogą jak najbardziej, tak, tylko wówczas cały ten bonus tych fortyfikacji uleci.
Tak, o to jest bardzo nowatorskie. Ja się dziwię, że tego w ogóle wcześniej nigdzie nie było, bo to jest chyba tego nigdzie nie ma. Chyba nie ma gry, która by No to tutaj już wprowadzała. wojenników trzeba by podpytać właśnie, To gdzie oni prawda. tutaj, czy coś takiego widzieli. No, To no prawda. i inna funkcja to jest przejście do takiego supportu właśnie, kiedy oni mają się czają po prostu tylko, żeby Fire support. wyskoczyć, jak będzie możliwość włączenia się do akcji. Fire support to można No. powiedzieć, to jest po prostu przygotowanie artylerii, tak, do ofensywy, czyli ustawiamy artylerię, gdzie ma być atak, prawda, oni już tam celują sobie i my przeprowadzamy ofensywę i na odpowiednie hasło ta artyleria po prostu wali w dany cel. Ale dobra, wiesz co, bo powiedzmy, jakby ja bym do tych rzeczy dochodził, jak one się pojawią w trakcie W rozgrywki. trakcie, dobra. Dobra, teraz tak, co tu się wydarzyło? Ja zagrałem jedną kartę, żeby wykonać tak zwany, nie pamiętam jak się nazywa ta aktywacja, ale zasadniczo 3 area mogę aktywować, 3 pola i każdą Bo tu zależy się od, tak jak w takiej gacharze, ile kart tak jakby wydamy, tyle mamy możliwości aktywacji. Mniej więcej tak w skrócie. No jeszcze Im więcej inaczej. kart, tym I więcej. tak, o, Jeszcze inaczej? im więcej tym więcej aktywacji, tak, o może tak. Mhm. Zagrywając jedną kartę, mogę albo jedną Aria aktywować i dowolną ilość bitew wywołać, albo do 3 Aria aktywować, ale 0 bitew wówczas wywołać. I ja wybieram tą drugą opcję, czyli 3 Aria będę aktywował bez żadnej bitwy. Oczywiście standardowo pierwszym Aria, który aktywuję, będzie Headquarters, tak, tam gdzie mam te 7 bloczków. Prawdopodobnie 2 bloczki przylecą do Kabulu, bo to jest takie standardowe ruch, tak? No dobrze ten Kabul jednak zabezpieczyć, bo no nie chciałbym przegrać gry po 15 minutach, co mi się No zdarzało. właśnie, bo tu też trzeba powiedzieć, że tutaj jest taka opcja przelecenia, że przelatują do Kabulu, tak? Jednostki. Nie musisz ich po drodze już ciągnąć, tylko z ZSRR Tak jest. przelatujesz nimi Maksymalnie 2 bloczki. do O, Kabulu. ale widzisz, pierwsza grupa, która rusza stąd, to będą aż 4 bloczki, które po prostu przejadą sobie drogę tutaj przez... I zmiażdżą Tak jest. zielony I bloczek, poprzez tak? overrun, poprzez otoczenie, tą jednostkę po prostu zniszczą. Czyli bitwy nie wywołuje, ale wykonuje tak zwany overrun, okrążenie, tak? Czyli jeżeli mam znaczną przewagę w siłach, to jest tam powiedzmy 4 do 1. Są szczegóły, że tam jak jest czołgi same, to 3 do 1, jak są same laszkary 5 do 1, mniejsza o to. Standardowo ja tutaj nie chcę się zdradzać, ponieważ tak naprawdę przesunąłem tutaj 3 z tych bloczków, to są czołgi. Okay. Mógłbym samymi czołgami pojechać, ale chciałem tutaj zachować tą Zdradziłbyś się. niespodziankę na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że czołgi są dużo bardziej mobilne. One potrafią jeszcze o 2 dodatkowe pola po autostradzie przejechać i po prostu... Halo, słyszysz mnie? Tak, jestem. I widzisz ekran, tak? Dobra. Tak. Czołgi mogą 2 dodatkowe pola i po prostu w odpowiednim momencie, czyli prawdopodobnie gdzieś tam bliżej mojego przytasowania talii, chciałem tymi czołgami jeszcze jakieś jednostki porozjeżdżać, tak? Nie zdradzać się na razie, jakie mam tutaj bloczki. Oczywiście, gdyby to była plotka, to by to się nie udało. A dlaczego by się nie udało? A, nie, Plotka też tak jakby robi over. Plotka też jest teraz jako czołg traktowana. I żeby było śmieszniej, tu chyba jeden z tych bloczków to jest plotka, jeżeli dobrze pamiętam. Aha. Okay. Czyli tu jest plotka, 2 czołgi, czyli de facto tak mechanicznie 3 czołgi i 1 piechota. Okej, okay, 2 bloczki teraz przelatuję do Kabulu, tak jak wcześniej powiedziałem, i jeszcze jeden bloczek gdzieś będzie musiał się ruszać. Ważne, zawsze przy ruchu jedną drogą nie może przejść więcej niż jedno zgrupowanie. Okej, okay, to było pierwsze area aktywowane, teraz będzie drugie. Tutaj widzę gdzieś tam z zachodniego chyba Turkmenistanu, a nie, jeszcze nie wiadomo, zaraz się dowiemy. Okej, okay, tak, zachodniego Turkmenistanu do Heratu o raz, dwa, trzy pola, tak, standardowy ruch to jest 1 plus 2, jeżeli tylko po autostradzie się poruszamy całą trasę. Tak, wjechał ruski mir. Tak jest. I ostatnia część to z Tadżykistanu przejeżdżam sobie tutaj do o Jezu, nie widzę co to jest, no tutaj na zachód delikatnie. Ważne, nie Uzbek. mogę, tak, o, Uzbekistan, nie mogę tutaj dojechać do tej wioski, ponieważ ta droga już została użyta, więc nie mogę. Tutaj teraz na koniec tych ruchów właśnie overrun się wydarza, czyli udało mi się jednego laszkara rozjechać, w cudzysłowie, tym overrunem, okrążeniem. I to jest tak naprawdę koniec tury sowieckiej. Także tak jak widzicie, już pomalutku zaczyna się ta czerwona zaraza rozpleniać po Afganistanie. No ale tak jak widzieliście też, to jest bardzo ciekawe w tej grze, że... O, widzicie, 12 kart mi zostało w deku. Na ręku mam w tym momencie 6 kart. No i co ciekawe, mimo że tam jest taka... No, chociaż nie, jeśli on by się... To byłoby bez sensu, gdyby on się tam namnożył, bo by automatycznie został overrun.
Nie, więc mógłby nie, się namnożyć, mógłby się ale to namnożyć, byłoby bez wówczas sensu. Jest bitwa. Wówczas jest bitwa. Żeby... No, ale nie byłoby overrunna? Nie, nie byłoby. Overrun jest wtedy, kiedy to ja się uruszam i to musi być zgrupowanie poruszające się z jednego pola. Nie, nie, nie. Wszystko, wszystko mógłby się namnożyć. Mhm. Natomiast na razie się nie może w ogóle namnożyć, bo tak jak widzisz, w poprzedniej rundzie zrobił resupplya Insurgent, więc nie ma w ogóle takiej możliwości na razie. Ale za turę jak najbardziej. Bo nie można dwa razy pod rząd tak zrobić resupply. Tak jak widzicie, ja wykonałem ruchy, więc zdjąłem ten znacznik. W następnej turze będę mógł tego resupplya wykonać. I też ciekawa rzecz, bo zobaczmy, mam na ręku 6 kart. I tam ta matematyka, tak, do 10 jest ważna, też jakby zarządzanie, hand management moim deckiem. Mianowicie ja w przyszłej turze mogę zrobić resupply i wówczas tak, 3 karty będę musiał odrzucić, do 5 kart dobiorę, tak, czyli zostaną mi 3 karty plus 5, to jest 8. I jeszcze tym naszym super mulliganem mogę do 4 kart przemielić, czyli 12 kart zostało w decku, ja mogę 5 dobrać i 4 przemielić, maksymalnie 9 kart jestem w stanie przemielić. Żeby wykonać przetas, ponieważ zostało 12 kart w decku, to aż 13 musiałbym przemielić. Czyli na razie widać, że nie ma możliwości a widzisz, pytam się, czy dalej chcę szarować ten ekran, aż to dziad. Czy dalej chcę, czy będę mógł przetasować te karty. Dobra, ale w każdym razie mamy teraz turę Insurgents i zobaczmy, co on tutaj robi. Ja tutaj sobie podglądam, jakie bloczki mam, gdzie dostępne, tak żeby mieć mniej więcej. Okej, będzie aktywacja, jedną kartę zagrywa i będzie też do 3 RIA aktywował gracz Insurgents i tak jak widzimy tutaj spod Heratu rusza się w góry, tak, dołącza do tego bloczka, który zaczynał rozgrywkę, nie wiadomo co to jest, czy to jest rumor, czy to jest wieża, czy to jest ten Mujahedin. Wychodzi, już zaczyna mnie odcinać, tak, w tym momencie ja jestem już odcięty od ZSRR, znaczy Kandahar jest odcięty od ZSRR, tak, ponieważ po obu stronach zarówno z zachodu, jak i ze wschodu te drogi są odcięte. Nagrywasz ten ekran? Tak, 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 nagrywam. Okej. Ale dobrze się pytasz? Okej. Czy to była druga aktywacja? I trzecią aktywacją, o, widzicie, z Jalalabadu też na północ wędruje do Doliny Panjshiru, tak, tutaj na północ od Kabulu. Czyli co zrobił Konrad, tak, co zrobił Insurgent Player, ci Afgańczycy? Wzmocnił te dwa pola, gdzie potencjalnie jest Warlord Stronghold albo ewentualnie ten Mujahedin, albo Rumor. To jest jedna rzecz i druga rzecz jeszcze odciął mnie na mapie, tak? Czyli on zaczyna tutaj, że tak powiem, fortyfikować się na planszy, można powiedzieć. Bo zwróćmy uwagę, ma tutaj Kandahar jest odcięty, a oprócz tego jeszcze mamy te bloczki, które w górach się czają, potencjalnie z, i tutaj możemy sobie powiedzieć właśnie o tym jednym z orientacji, tak, tych bloczków. Ustawień. Tak, czyli ambush, czyli zasadzka. Mianowicie, jeżeli jakieś jednostki są w pozycji ambush, to zarówno mogą tą zasadzkę urządzić z pola, na którym się znajdują, tak, czyli w momencie, kiedy ja bym na przykład najechał ten bloczek, bitwę bym wywołał na tym polu, to wówczas taka jednostka może brać udział w zasadce, ale również z każdego sąsiedniego pola, tak, czyli na przykład właśnie z tych gór również tym ambuszem może atakować. I co gorsza, to jest to dla mnie, tak, co gorsza, ja będę mówił cały czas z perspektywy Sowietów, jest to, że on wszystkie te trzy bloczki początkowe, gdzie gdzieś jest ukryty Mujahedin, umieścił w górach. Ambusz Mujahedinów przez góry jest jeszcze mocniejszy, tak? Jest naprawdę silny. On daje taką siłę jak taki standardowy atak tej mojej moich czołgów, tak? Tych moich jednostek pancernych, więc to już jest naprawdę dużo, tak? To jest trzykrotnie większa siła niż na przykład atak tych najsłabszych jednostek laszkarów. Okej, natomiast co ja robię? Ja zwróć uwagę, dalej gnam na złamanie karku, robię kolejnego resupplya. Połowę kart z 6 odrzucam, dobieram do 5 kart. Maksymalnie, mogę zawsze mniej dobrać, no ale na razie jeszcze 12 kart mam w deku, więc dobieram maksa do 8. Zobaczymy, ile tym super mulliganem przemielę i czy dokupię jeszcze jakieś drafy. No to też będzie ciekawe, bo jeżeli teraz dokupię drafy, to tym bardziej widać, że w poprzednim resupply'u popełniłem błąd, żeby jeszcze tego jednego... Trafiła ci się karta KHAD właśnie. O, też możemy się zatrzymać. Czyli karta zdrady. Tak jest, karta zdrady, czyli możliwość jest tego, żebym w trakcie bitwy ją zagrał i próbował przeciągnąć jednostkę przeciwnika, jeżeli jest podatna na zdradę, a większość jednostek Insurgents jest podatna na zdradę, tak. Prawdopodobnie nawet ją zagram w tej partii, więc później sobie jeszcze powiemy, jak
To działa dokładnie. Dociągnąłem 5 kart, 7 kart zostało w deku i teraz zobaczymy jeszcze ile przemielę z tego, czyli ten Super Mulligan. Zostało mi 8 kart na ręku, więc mogę do 4 jeszcze podmienić sobie. Okay. I dwie strategie, no już. O, i widzisz, ale 4 karty w deku zostały. Tak, czyli jak podmienię, to teraz będę właśnie, że tak powiem... Kurczę, czego ja nie podmieniłem tych 4 kart? Chyba nie podmieniłem ich, tak? Zaraz zobaczymy, czy je podmienię. Bo jakbym podmienił te 4 karty, to później tak naprawdę jedna bitwa... Aha, tylko że będzie tura przeciwnika i to jest ten problem. Jeszcze podglądam sobie, jakie tutaj mam jednostki. W Kabulu mam piechotę tylko i te drafy. O, widzisz, jest rumor, 2 czołgi i piechota w tej wioseczce. Aha, dobra, ja wiem, co ja zrobiłem, bo ja chciałem jeszcze wysadzić tą wioskę, tak, przed przetasowaniem. No dobra, ile tych kart wymienię? Wymienię coś, czy nie wymienię? To jest przeciwnik, coś robi, podgląda sobie. Akcja jak w polskim kinie, co się mi dzieje, na razie obydwaj się czaimy. Okej, czyli ja nie zdecydowałem, że żadnej karty nie wymieniam. To jest ciekawe. No dobra, jakiś masz komentarz do tego? Bo teraz już tura się zacznie Insurgents, tak? Więc jeszcze do tej mojej poprzedniej tury, czy masz jakiś komentarz? Nie wiem. Wiesz co, bo patrz, mam 4 karty w deku. Gdybym wymienił na przykład wszystkie 4 karty, które mam, To by szedłbyś na 0. To bym miał 0. I teraz każda dobrana karta odpaliłaby skorowanie, tak? Reshuffle i skorowanie. A zwróć uwagę, że moja... A masz przeciętą drogę. Mam przeciętą drogę, ale tylko jednym bloczkiem. Więc nawet mógłbym, wiesz, go rozjechać overrunem. Znaczy inaczej powiem, no według mnie mam całkiem niezłą sytuację na planszy, wiesz, mam 8 kart na ręku i te drogi nie są jeszcze poprzecinane, więc tak patrzę na to i wydaje mi się, że popełniłem błąd, bo zmusiłbym teraz Konrada do dużej aktywacji. Kurczę, szkoda, że nie widać ile on ma tych kart na ręku. I zabezpieczyłbyś się przed walką, tak? No. Bo on by nie chciał cię atakować, żebyś nie tracił kart, dobrze nie, rozumiem? Mógłbym nie chcieć atakować, mógłbym nie chcieć, żebym ja się spróbował, prawda, z kart i rozbić mi tą ofensywę. Ale wtedy doprowadziłby do przetasu. Tak, ale ja jestem odcięty na razie. Okej. Okay. Znaczy nie doprowadziłby do przetasu, ile ja bym nie dociągnął kart. Pamiętaj w tej grze zawsze masz opcję nie dociągać kart, nie? No tak. Ale zmusiłby mnie do osłabienia swojej ręki, tak? Czyli bym tracił karty, żeby się wybronić, a nie prawdopodobnie nie chciałbym dociągnąć. Ale myślę, że spokojnie mogłem 3, jak nie 4 nawet karty wymienić, wiesz? Może bezpiecznie 3 faktycznie, bo miałem sporą szansę, żeby teraz zapunktować, tak naprawdę. Tak mi się wydaje. A nawet jeżeli nie, to wiesz, zmusiłbym go do tego, żeby on zaczął wybiegać tymi jednostkami na drogi. No tak. No ale to wszystko jedno, nie? To by, wiesz, musiał wybiegać jednostkami na drogi, później by mi było łatwiej czyścić ten Afganistan. Pewnie bym nie zapunktował wtedy, ale nie musiałbym biegać za nimi po górach, tak? No bo jakby wjeżdżanie w góry w tej grze jest kosztowne, co zresztą zobaczymy później. No, a w granicy Afganistanem chce trzymać się w takich kubkach, tak jakby, dzięki którym wprowadzić cię w zasadzkę, tak? Tak. Nie chce, dla niego bez sensu jest pojedynczymi bloczkami tak latać, tylko chce stworzyć sobie tak jakby sytuację dobrą. Pojedynczymi bloczkami też jest często sens, tak? No tak jak tutaj, prawda? On postawił dwa... No nie chcę mówić brzydkiego słowa, tak? Słabe bloczki na tych drogach i to wystarcza, żeby mnie odciąć, tak? Zmusić mnie do tego, żebym ja musiał reagować, nie? Ale zasadniczo tak, chcę mieć skupiska na przykład parami bloczków i właśnie na sąsiednich tych terenach właśnie po to, żeby te zasadzki, tak? Te ambusze odpalać i nie wciągać w takie zasadzki, bo widzisz, na czym polega dowcip, nie? Ja jeżeli chciałbym któryś z tych bloczków zaatakować na przykład ten bloczek, o widzisz, on robi aktywację i przekręca sobie pozycję tych bloczków akurat. Czyli to jest jedna area aktywowa, tutaj drugie area aktywuje. Czyli prawdopodobnie tamte właśnie... Tamte mogą być już w ambusz. Tak, no prawie na 100% on tutaj ustawia ambusze, ewentualnie jeszcze fortyfikuje te jednostki, żeby było je trudniej zniszczyć. I tutaj też, zobacz, ustawił na północ od tej drogi, też zmienił pozycję tego bloczka. Czyli prawie na 100% też ustawił tutaj ambusza, żeby ta jednostka ewentualnie wspierała to. A nawet jeżeli nie ustawił, bo ja nie wiem, co on tu ustawił, no to... ten aspekt psychologiczny, nie? To jest fajne, że ja już widzę najczarniejszy scenariusz. Tu jest ambusz, nie? Tu nieważne, co tutaj jest tak naprawdę. On już mnie nastraszył samym tym, że zmienił orientację tego bloczku. Okej? Okay? I tutaj, tutaj robi forsowny marsz, tak? Czyli porusza ostatnie area, która aktywuje, to jest ta wioska. Normalnie ta jednostka by się poruszyła, ten bloczek, tak? Bo ja nie wiem, czy to jest rumor, czy to jest
Laszkar. Oczywiście w mojej perspektywie to jest zawsze najgorszy scenariusz, czyli to jest Laszkar. Poruszyłby się jeden ruch, ale dopłaca kartą, żeby ten forsowny marsz i o jeszcze jedno pole się ruszyć i znowu widzisz zablokować tą drogę, czyli bardzo fajny ruch, broni się przed overrunem, bo teraz żebym mógł mu rozjechać, tak? To musiałbyś mieć 8, tak? 8 bloczków, jeszcze nie albo widziałem 6 czołgów. Albo 6 czołgów. Teraz jest to możliwe, bo w grze jest 5 czołgów i rumor, więc teoretycznie jest to możliwe. No ale tak jak widzisz, mam tak rozrzucone te bloczki, że nie ma możliwości, żeby na jednym polu w tym momencie 6 czołgów stało. Czyli tu praktycznie na 100% będzie bitwa. I jeszcze raz, te dwa bloczki na północ, mówię, z mojej perspektywy, tak? Ja nie wiem, co tu jest ustawione, ale spodziewam się, że są w ambuszu, najgorszy scenariusz. Te dwa bloczki są w ambuszu. Tu może być Mujahedin. Mujahedin przez góry ma aż 3 siły. A jeżeli on jeszcze dodatkowo dobrał, jest taka karta strategii, która się nazywa Warriors of God, to są zasadniczo ataki samobójcze, to może poświęcić jednostkę Mujahedina, żeby zdublować jego siłę, czyli nawet 6 ataku może dać. To jest 6 ataku to jest równowartość siły dwóch czołgów, tak naprawdę, tak? Czyli ja mówię, w mojej głowie, tak, ten mój czarny scenariusz to jest, żeby wygrać tą bitwę, to ja muszę mieć 2 czołgi i jeszcze, jeżeli to są 2 laszkary w ambuszu, to jest kolejne 3, czyli to jest 3 czołg i jeszcze 1 laszkar. Może tutaj 3 czołgi teoretycznie wysłać i piechotę mógłbyś, albo 4 czołgi. Na Wabika puścić powiedzmy jeden czołg, który ma całkiem sporą siłę, ale nie tylko straciłbyś prawdopodobnie punkt, ale jeszcze niestety przy przegranej bitwie przerabiają się insurgents z... Laszkary, tak. Tak, laszkarzy w te lepsze jednostki. Tak, w najmocniejszą ich jednostkę ofensywną, czyli w to capture no artylerię, w zdobyczną artylerię. Jeśli już, to można posłać te drafty, czyli, tak, żeby po prostu się odsłonił trochę. Czyli jest dokładnie to, co mamy na Ukrainie, zostawiają czołgi i ten, i lokalsi przejmują, tak, te czołgi i wykorzystują tak, w zasadny sposób. Więc widzisz, nie, tu już naprawdę, to nawet nie chodzi o to, czy tutaj, bo tu wiesz, tu mogą być rumory, tu może być ten Warlord Stronghold, ale Konrad zrobił mega fajny ruch, tak? On zaczął zmieniać pozycję tych bloczków. Ja nie mam zielonego pojęcia, tak? Natomiast no jakby zawsze najgorszy scenariusz rozpatruję, tak? I tutaj już wiem, że będą problemy. To samo zrobił właśnie na północ od Kandaharu, tak? Czyli tutaj też już pomalutko tą pułapkę. O, widzisz, ja nawet sprawdzam sobie, na chwilkę cofniemy, sprawdzam sobie strategię dostępne tych... Muhajidów, znaczy Insurgents. Insurgents, to jest ta karta Warriors of God. Ale żeby było ciekawiej, no to ja nie wiem, czy on wziął tą strategię. Poza tym on bierze dwie różne strategie, więc on mógł wziąć Warriors of God i coś jeszcze. I zwróć uwagę, że też już zaczął budować siły w tej Dolinie Panshiru i do tej Doliny Panshiru znowuż pasuje strategia The Lion of Panshir, tak, Lew Panshiru, która znowu, tak, pozwala dorzucać mujahedinów do tej doliny, pozwala wyłączyć mi resupplya, pozwala rozbić mi połowę mojej ręki, czyli znowu najgorszy scenariusz. Tak, a taki miły pan na zdjęciu. No tak, ale sterowany przez niezłego gagatka, może tak. Okej, okay, także bardzo fajne ruchy, bardzo tutaj sprytnie, widzisz, jakby na wielu frontach, tak, robi to, co partyzanci powinni robić, prawda, jest rozproszony. A która to była już jego partia, tak mniej więcej? To jest też ciekawe, to była jego pierwsza partia Insurgents w ogóle. Naprawdę świetnie ją rozgrywał, tak, to tutaj, ja też sporo błędów popełniłem, tak, żeby nie było, ale no muszę mu oddać, że... Ale w tej grze nie da się, mi się wydaje, że w tej grze nie da się popełniać błędów. Nie da się nie popełniać błędów, natomiast popełniłem kilka takich błędów, będę chciał je pokazać, które według mnie były naprawdę, powiedziałbym, zabójcze dla mnie, okej? Ale mimo wszystko, no o te ruchy, to fenomenalne, dla mnie to są fenomenalne ruchy, o to, co na razie zrobił, tak, bo wiesz, jakby... Tu mnie straszy, i ja teraz nie wiem, gdzie pójść, tak? W co ręce włożyć, a zwróć uwagę, że jeszcze wszystkie te tereny to są tereny górskie. No, hello, Afganistan. Więc jakby wejść w te góry mogę, pewnie to się wydarzy w tej partii. I nie wyjść. Ale wyjść z nich to jest naprawdę horror potencjalnie. Okej, no i widzisz, ja się za bardzo mówię, zakręciłem. Za bardzo się podnieciłem tą kartą strategii, widzisz? I teraz ją zagrywam, co samo w sobie nie jest złe, okay? Jako zagranie taktyczne, ale strategicznie według mnie ja to sobie strzeliłem w kolan. Tym bardziej, że miałem dwie karty tych strategii, tylko ja chyba
chciałem je, że tak powiem, wycisnąć do końca, tak? Chciałem obydwie te karty strategii zagrać, zamiast bardziej skupić się jednak na tym moim głównym celu, czyli kontroli dróg w Afganistanie. Ja nie wiem, czy by mi się udało, gdybym wcześniej właśnie w tej poprzedniej rundzie dociągnął więcej kart, czy tam przemielił w tym supermuliganem więcej kart, no ale to mimo wszystko uważam za błąd, tak? Ok, czyli tak jak widzicie, wysadzam tą wioskę, tutaj już tej wioski nie ma, tak, to już jest pustynia tak naprawdę mechanicznie w tym momencie. A oprócz tego, jeżeli dobrze pamiętam, tak, a oprócz tego jeszcze będę chciał zrobić kolejną rundę, tak, czyli tą drugą część karty odpalę, czyli ja tutaj deklaruję, ile jednostek mam w Fire Supporcie. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nie mam żadnych jednostek w tym momencie w Fire Supporcie, czyli no niestety nic nie będzie disorderował. Insurgent Prayer, Konrad. Natomiast Konradowi 4 karty zostały na ręku. Natomiast. A ty mogłeś, przepraszam, jeszcze tak? Ci wejdę w słowo, tego pan Shira, jeśli tam miałbyś jednostki, tego pan Shira też tak wykasować? A czy tą mogę tam wioskę? Jak najbardziej wejść? Tak, jak najbardziej do tej. Wejść i wtedy zagrać tą stronę, bo wiem, że ten pan Shira jest taki cholerny taką zadrą w tej grze, bo to jest blisko Kabulu. Tak. I fajnie było wyłączyć go z rozgrywki. Górami, jak to okej. Okay. Tylko jeszcze raz, ta strategia pozwala mi wysadzić wioskę. W Dolinie Panshiru nie ma wioski. A, okay, właśnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak sobie zobaczysz tam tą strategię tego lwa Panshiru, to on nic tam nie mówi, że tam ma być jakaś wioska czy coś takiego. Tam po prostu i tak on by mógł cały czas dorzucać jednostki. I tak naprawdę sposobem, żeby tą Dolinę Panshiru w jakimś stopniu wyłączyć, w jakimś stopniu, to jest po prostu wrzucić tam na przykład dwa bloczki i tam siedzieć przez całą grę. Powiedzmy dwoma, czy wrzucić tam możesz 20 bloczków, tak? No ale nie będziesz miał ich gdzie indziej na plansz. Zresztą zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów, bo być może coś się wydarzy. Ale widzisz, też ciekawe, że też w ten sposób myślisz, tak? Że kurczę, no fajnie byłoby się jako Sowieci tego problemu z tą Doliną Panshiru pozbyć, nie? No zobaczymy, co się wydarzy później. Okej, okay? Ja teraz po tej karcie strategii, tak? Wybrałem tą opcję właśnie, że od razu rozgrywam drugą turę pod rząd i tak jak widzisz robię kolejnego resupply'a, okay? No i wszystko fajnie, tylko że to jest, wydaje się, o rundę za późno, tak naprawdę, bo dobiorę tylko cztery, nie, ja chyba nawet teraz spowoduję przetas, wiesz, ja chyba nawet machnąłem ręką na to skorowanie, po prostu stwierdziłem, że nie jestem w stanie w tej rundzie wyczyścić tych dróg i zaskorować. Nie wiem, czy ja nie spowoduję przytasu, ale to zaraz zobaczymy. Czyli aż cztery karty z siedmiu muszę odrzucić, czyli to jest ten no niestety, taka niesprzyjająca sytuacja, kiedy ponad połowę ręki muszę odrzucić. Dobiorę cztery karty, zaraz zobaczymy, czy ja spowoduję przytas, czy nie. Tak, spowoduję, okej. Okay. Czyli wykonuję po kolei. Tutaj fajnie, bo jest też rozpisana na tej pomocy po kolei, co się dzieje, czyli są usuwane wszelkie rumory, wszelkie plotki insurgentów z ZSRR, jeżeli takie są. Sprawdzamy, czy Sowieci kontrolują tą drogę, jeżeli tak, to dostają 4 punkty kontroli, aż 4, jeżeli nie, to tracą 1, ale nie da się spaść poniżej 0. Później insurgents, czyli powiedzmy Afgańczycy, dostają plus 1 fatiga za każde kontrolowane miasto, no to nie kontrolują żadnego, dostają plus jeden za każdy kontrolowany ten południowy stan ZSR, nie kontrolują żadnego. Ten licznik rund, czyli Geneva Talks, to się nazywa, adwensujemy. I teraz ważne, o tym też oczywiście zapomniałem, że Sowieci przy swoim reshufflu muszą z każdego miasta usunąć jeden sowiecki bloczek. Sowiecki bloczek, albo tam zdiskardować połowę drafów, zakręgając w dół. I na koniec jeszcze do dwóch kart strategii, tych samych dla Sowietów, trzeba sobie, znaczy można do dwóch kart strategii sobie dodać do deku. Więc ja tam wykonuję te kolejne kroki tutaj. Tak jak mówię, 0 punktów dla mnie, 0 dla Afgańczyków, Geneva Talks pójdzie o jedno pole do przodu. Będę musiał z każdego miasta. No widzisz, ty bardzo fajnie pokazujesz, że w tej grze, podobnie jak w Paxach, Labiryncie i tak dalej, w tego typu grach, trzeba mieć od początku do końca pomysł, jakąś strategię. Tak. Ja zawsze w to gram w ten sposób, że a trochę rzucę tam na górę, na południe, trochę tutaj będę przy Kabulu i tak. Granie takie bez pomysłu sprawia, że tego typu gry będą tylko wywołać frustrację właśnie. Trzeba po prostu mieć pomysł. No. Trzeba i tutaj... Mówię, przynajmniej te dwie ostatnie tury mogłem lepiej, zdecydowanie lepiej zaplanować. Może nawet tutaj powinienem był powalczyć o te drogi.
Ale widzisz, zobaczmy, jaką ja mam kartę. Znaczy, musiałbym przewinąć, nie? To na skutkę przewinę, dobra? Jeszcze zanim zdiskardowałem te karty. O, tutaj, ok? Czyli mogłem jako drugą turę zamiast zrobić resupply'a, czyli dociągnąć tamte 5 kart, do 5 kart, to mogłem zaatakować. Ale jaki jest problem? Ja mam 4 karty w deku, czyli 5 musiałbym dociągnąć. Żeby 5 kart dociągnąć, to prawdopodobnie musiałbym 5 bitew wywołać. A ja mam. Żeby 5 bitew wywołać, musiałbym 2 karty zagrać, żeby zrobić to major activation, czyli tam do 6 grup aktywować z dowolną ilością bitew. Czyli by mi zostało z 7 kart 5 kart na ręku. I teraz wygraj 5 bitew z 5 kartami na ręku. I to jest jeszcze, tu jest paskudna taka kara, jeśli wywołasz bitwę i nie masz czym zaatakować, to wszyscy giną. Masz jeszcze... Wszyscy giną, nic no. Nie, to koniec gry już by był prawdopodobnie. I teraz zobaczmy, 2 bitwy byłbym w stanie rozegrać i może nawet je wygrać, czyli te na drodze, tak, 1-2, no ale jeszcze 3 inne bitwy muszę zrobić. A jak nie zrobię, to zostanę, zagram 2 karty i zostanę z 5 kartami na ręku, no tyle, że z wyczyszczoną drogą, przy czym jakby wiesz, wejście znowu, on ma bardzo dużo bloszków, które stoją tuż przy drodze, znowu odcięcie mnie, to będzie kwestia dla niego zagrania jednej karty, przy czym... Być może powinienem był to zrobić, bo Konrad, tam było widać przed chwilą, że on ma 4 karty na ręku, tylko w momencie, kiedy by przegrywał bitwy, to za zabite jednostki stracone dostałyby dodatkowe karty. Uzupełniłby. Więc prawdopodobnie dobrałby 2 do 3 kart jeszcze, przynajmniej, tak, 2 do 3, czyli bym miał 6 kart, no i raczej by bez problemu mnie odciął, a ja kolejną rundę bym zaczynał z 5 kartami na ręku i praktycznie tą samą sytuację, co mam teraz. Więc jaki był problem? Po prostu za słabo byłem jeszcze rozstawiony w Afganistanie. Żeby czyścić drogi, bardzo, ale to bardzo pomaga ten fire support w ofensywie, tak? Czyli ta artyleria, gdzie ustawiam bloczki na sąsiednim polu w fire supporcie, atakuję i wówczas te jednostki z fire supporta sąsiedniego no, ale pola, to, bez, to jest czekaj, taka trochę bez zagrywania no. Karty pozwalają mi walić przeciwnika. To trochę taka konsekwencja no, strategii, którą obrałeś, no bo nie zrobisz wszystkiego. Tak. Mogłeś się od początku ruszać i ustawić się na mapie, ale wybrałeś właśnie opcję przemielenia kart. Tak, zgadza się. No i tak z perspektywy czasu mówię, albo trzeba było w poprzedniej tej rundzie być bardziej, szybciej jeszcze ten deck przemienić, bo wtedy jakbym miał, wiesz, to by mi zostało 0 kart, to jedną bitwą bym spowodował przetas. Mm-hmm. Myślę, że byłbym w stanie wyczyścić drogę, aby byłaby na to przynajmniej szansa. Tylko mówię, to już z perspektywy czasu. A teraz wydaje mi się, że na tą sytuację, którą mam, to nie była najgorsza decyzja. Okej, okay, straciłem to jedno punktowanie, ale no wszystkiego się, tak jak powiedziałeś, nie da zrobić. Dobra, przewinijmy trochę do przodu. Czyli kończymy, zwróćcie uwagę, tutaj równocześnie dwie rzeczy zachodzą. Ja robię resupply'a, czyli tam dociągam karty, jeszcze się nie skończył resupply. Resupply jest przerwany tak naprawdę tym reshufflem, przetasowaniem talii. Dopiero skończy się ten przetas talii i dokończę fazę resupply, czyli tam dokupowanie jednostek, dociąganie kart, jeżeli były jakieś rozbite jednostki, disorder, to wstawanie z kolan i tak dalej, i tak dalej. Czy mobilizowanie, tak, my to nazywamy wstawaniem z kolan, ale chodzi o to, że disorder, te jednostki są ponownie mobilizowane. Ok, czyli tak jak widzicie, ja teraz usuwam po jednym Sowiecie z każdego miasta, które kontroluję i jeżeli gdzieś nie mam, w Kandaharze nie mam żadnych jednostek sowieckich, to wówczas disorderuję połowę, zakręgając w dół tych jednostek drafów, tych kolaborantów. Dobra, usunąłem te jednostki, także Kabul troszeczkę osłabiony jest, bo gdyby tutaj na przykład był Mujahedin i Lashkar, to mógłby się pokusić już na atak. Mógłby, ale mam dużo kart na ręku, nie? Więc jest duże prawdopodobieństwo, żebym się wybronił. Tak jednak zdobywanie miast w ataku, jeżeli nie ma się mocnych jednostek, tak, tej zdobycznej artylerii z perspektywy insurgents i mujahedinów dużo, to nie jest takie hobby. Samobójstwo. No, samobójstwo bez przesady, nie? Bo te jednostki się szybko namnażają. Okej, zobaczmy, jakie strategie sobie dobiorę. Tutaj. Miny weźmiesz? Nie, min nie. Miny wydaje mi się trochę takie mało ciekawe. Ja raz widziałem fajne użycie min, ale to... Okej, ja widzisz, i teraz właśnie biorę to, co powiedziałem wcześniej, zaspoilerowałem, biorę to te Hearts and Minds, tak? Czyli ta karta, która mi pozwala jedną kartą, tak, zagrać tak naprawdę, dołożyć do 3 bloczków drafów już zmobilizowanych, w każdym kontrolowanym mieście, usunąć wszystkie ploteczki z mapy, i uniemożliwić resupply'a przeciwnikowi w następnej turze, co jest całkiem fajne, ale
No nie wiem, nie wiem, czy to taki dobry był. Z perspektywy czasu, co byś teraz wziął? Albo bym wziął helikoptery, prawdopodobnie, albo bym wziął, wiesz dlaczego? Albo bym wziął Specnaz. Specnaz, bo to jest po prostu bardzo mocna karta, jest bardzo uniwersalna. A głównie do obrony, ale też na przykład pozwala właśnie dwie tury pod rząd zagrać, więc też potrafi rozbić plany bardzo przeciwnikowi. Albo helikoptery po to, żeby wysadzać dalej wioski. Dlaczego? Dlatego, że... No to byś miał kolej... Dlatego, że jest kontra na helikoptery, czyli Stingery. Można zestrzelić takie helikoptery i wówczas wioska nie jest wysadzana i jeszcze dostaje się ten punkt fatiga, tak? Dostaje Insurgent. Ale tutaj bardzo wolno deck przechodził Konrad, tak? Insurgent. On ma tutaj 20 parę kart. Ja już 30 ponad kart przemieliłem. On 10, 12, coś takiego. Przemielił. Także też właśnie fajnie pokazuje, jak ta gra daje możliwości sterowania czasem. Tak, czasem rozgrywki, szybkością tego swojego deku. Jaka tu jest kontrola, tak? Zarówno nad ręką, jak i nad jakby dekiem, tak? Szybkością przechodzenia. No bardzo mi się to podoba, bo to jest wszystko spięte, tak bardzo elegancko, nie? Ten sposób tak jakby zarządzania tą talią przekłada się też na strategię na mapie. To nie jest, jedno nie jest oderwane od drugiego, to nie jest jakaś abstrakcja, że po prostu tutaj sobie karty układam, a tu na mapie, tu, tak jak mówiliśmy, szybkim przetasem spowodowałeś, że no, mniejszą obecność na mapie. No, super. No. Tak, zgadzam się, natomiast to też... Jak gdzieś będę chciał o tym powiedzieć, to może być zarzut na przykład niektórzy, że tutaj bardzo duża część gry dzieje się na twoim ręku. W sensie cały czas patrzysz, jakie masz karty na ręku, ile kart w deku, ile kart w deku przeciwnikowi, ile on ma kart na ręku. Ale wiesz co, ale to nie jest mimo wszystko... nie wiem, może nie Dominion, ale to nie jest jakaś taka gra hand management tylko, bo... Ja bym powiedział, że mapa jest tak samo ważna jak zarządzanie dekiem. Widzisz, ja na przykład od teraz do tego przytasu według mnie całkiem nieźle zarządzałem dekiem. Teraz chcę innego słowa użyć. Ale bardzo słabo grałem na mapie. Nie? Słabo jestem rozstawiony na mapie. No i niestety, no mam fajne karty na ręku, fajnie, dużo mam tych kart na ręku i co z tego? Na mapie jestem nigdzie, więc tak naprawdę mam całą turę, można powiedzieć, poniekąd mam turę w plecy, ale nie do końca, tak? Bo mniej przetasów zrobi dzięki temu Insurgent, tak w perspektywie całej partii, strategicznie, plus dwie dodatkowe strategie sobie dorzuciłem, wiesz, i coś mogę jeszcze brzydkiego zrobić przeciwnikowi, tak? Mam większą tą przewagę, powiedzmy. Okej, okay, i kończę ten mój resupply, tak? Bo tak jak widzicie, to trochę trwało, czyli dobrałem jeszcze jedną kartę już z tych przetasowanych i teraz mam tego Super Mulligana, czyli ja z 8 kart 3 chyba, tak, wezmę, 4 nawet, o widzisz, dalej pędzę na złamanie karku tak naprawdę, czyli 4 kart odrzucam, opa, do 8 dobieram. No tutaj w międzyczasie tak jeszcze dodamy, że to nie jest gra dla osób, którzy nie lubią długich gier, bo no tutaj graliście z tego, co mówiłeś, 4 godziny. Tutaj filmik jest pocięty do 50 parę minut, ale rozgrywka trwała 4 godziny. No ale z tego, co mówiłeś, to nie dłużył się ten czas. To były 4 godziny takie no, tak, intensywne bardzo. Tak, tak. Znaczy ważna rzecz, no 4 godziny to jest jak gramy 7 rund, nie? Ale ta gra może się skończyć, no już tam obserwując po 20, ale spokojnie, często się kończy tak mniej więcej w połowie. Tak, czyli po 2,5 godziny. Okay. Często już widać, że ktoś tak odjechał, bo tutaj można czasami wrócić, ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Jak ktoś zrobi sobie przewagę, jak ktoś szuka gry takiej rodzinnej z jakimś mechanizmem nadganiania lidera, to też to nie jest tytuł dla niego. Tak? Tutaj ponosi się konsekwencje swoich decyzji, tak? I swoich ewentualnych błędów, co też zresztą będzie widać. Okay? Czyli zrobiłem tego resupply'a. Widzisz, zwróć uwagę w ogóle, że bardzo na razie bardzo spokojna partia. Żadnych bitew nie było. Ani jednej bitwy. Tak, zupełnie inna. Jeden overrun, jedna wysadzona wioska, ale bitwy jeszcze żadna się nie wydarzyła. A powiedz mi, czy łatwo tutaj po partii stwierdzić, jakie błędy się popełniło?
przynajmniej przy tych pierwszych partiach, czy raczej można się spotkać z taką frustracją, że no kurde, on wygrał, a tak naprawdę, no co, no, miał lepszy dociąg kart, mi szło gorzej. Czy jak Dobre pytanie, myślisz? wiesz co, ja teraz, tylko ja jestem po 40 partiach, No. nie? Ja teraz widzę, już wiesz, w trakcie partii widzę parę ruchów wstecz, ja widzę, że Błędów. kurczę, no trzeba było zrobić to. Po pierwszych partiach, jejku, jak to było? Znaczy powiem tak, po pierwszych partiach też pewne rzeczy zauważałem, pewne swoje błędy, że powinien był coś zrobić, natomiast... Znaczy ta gra ma... Ale jest coś takiego, że szuka się podświadomie. Nie, to gra jest zepsuta. To nie ja się mylę, tylko to Tak, gra jest tak, tak. zepsuta. Tym bardziej, że niestety ta gra jest... Łatwo tą grę oskarżyć. Tego jeszcze na razie nie tak bardzo nie widać, ale ta gra jest skrajnie asymetryczna. I to jest problem wszystkich asymetrycznych gier. Zwróć uwagę, że nie ma asymetrycznych gier, gdzie ludzie by nie przybiegli i powiedzieli, no tą stroną się nie da wygrać, nie? Ta strona jest dużo słabsza. I tak dalej. Ja też tam byłem. Ja też tam byłem. Ja jak zagrałem pierwsze partie Insurgents, to stwierdziłem, że jest w ogóle nie do wygrania Insurgents. Dopiero zagrałem z designerem i on w pierwszej partii mnie zgasił jak peta. Właściwie dwie partie od razu zagraliśmy, bo on mi zdobył Kabul właśnie tam chyba w 15 tej minucie rozgrywki. A później już tak mnie, już w takim long game'ie mnie po prostu to powiedzmy strategią tysiąca cięć, tak, mnie wykańczał pomalutku. Już Kabulu broniłem, ale gdzie indziej mnie kąsał i pokazał mi po prostu jak grać mądrze Insurgents i no i to sprawiło, że jeszcze bardziej się No właśnie mam wrażenie, że zakochałem po w tych tej grze. 400 partiach to ty nie można powiedzieć, że ograłeś tę grę, tylko wręcz przeciwnie, czerpiesz coraz większą satysfakcję dzięki wiedzy, którą masz. Masz coraz ciekawsze te rozgrywki, nie? Tak, plus jeszcze, wiesz co, fajnie, bardzo lubię grać z różnymi ludźmi, tak? No tak, bo to są gry polegające na interakcji, no to Tak, tak. ale ta gra jest naprawdę sporym sandboxem, w sensie pozwala wyżyć się, wiesz, pokazać twój Kreatywnie. charakter, a nawet nie charakter, tylko wiesz, twój pomysł na rozgrywkę. To dzisiaj sobie zagram trochę bardziej tak. To wiesz, to nie jest taki zupełnie sandbox, nie? Tak jak ja mówię, że ja sobie coś zaplanowałem i tak zagram i tak będę musiał modyfikować te plany, dopasowywać się, ale zwłaszcza Insurgents, tak? Bo Sowieci są troszeczkę, chociaż też bez przesady, nie? Odrobinę są bardziej reaktywni, ale naprawdę pozwala właśnie to, No co ale jest to mówisz, gra kreatywnie. strategiczna, no, bardziej niż taktyczna. No wiadomo, ten gdzieś tam się takiemu trzeba dopasowywać, ale jednak no, trzeba mieć strategię Trzeba na mieć całość. strategię, to zdecydowanie. Tutaj gracz, który będzie przynajmniej dwie rundy trzeba planować, tą i następną, a najlepiej tak trzy, no cztery to nie wiem, czy w jakimś, pewne rzeczy da się, tak? Powiedzmy nawet może do czterech rund do przodu, ale bez przesady, tak? I ktoś powie, no panie, dwie czy trzy rundy, to jaka to strategia, tak? To przecież to taktyka jest. No nie do końca, bo w momencie, kiedy my aktywujemy na przykład 6 regionów, tak, i poruszamy 18 bloczków ustawiamy w jednej rundzie, no to tutaj już naprawdę możemy strategicznie się ustawić i, no mówię, to trzeba by zagrać, tak, żeby, chociaż tutaj trochę staram się pokazywać, tak, jakie błędy popełniłem, na przykład strategicznie nie wrzuciłem więcej bloczków na planszę, nie poustawiałem je w te fire supporty, bo gdybym to zrobił, to miałbym możliwość przeprowadzenia tej ofensywy tak, żeby wyczyścić te drogi przy moim tym reshufflu, tak, przy przetasowaniu mojej talii i zapunktować, tak. Ja tutaj nawet nie byłem blisko tego, tak, bo połowa zapiła tak naprawdę jeszcze w ZSRR, No. reszta zachlała w miastach, tak, pochowała się i tak naprawdę nikt nie wychodzi w ogóle na drogi, tak. No jedna jakaś tam grupka się wybrała i tą wioskę spacyfikowała. Okej. Okay. Mamy turę teraz Insurgents, on robi resupply, tak jak widzicie, tu bardzo dużo tych resupply'ów robimy. No to też jest śmieszne, bo to jest chyba nasza trzecia albo czwarta partia, nie? I ja robiłem te resupply'e trochę dlatego, że chciałem właśnie tak pędzić na złamanie karku, a Konrad znowuż widzę, gra bardzo defensywnie, tak? Zwróć uwagę, on muruje te drogi, coraz bardziej się obudowuje, coraz więcej bloczków dorzuca tutaj I co ciekawe, nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy, że te wsparcie w przypadku Sowietów ogniowe jest w momencie, kiedy ty atakujesz, Sowieci. a Insurgents ma
A Insurgents ma wsparcie, kiedy się broni. Tak, To ambusze. są dwie takie, tak, Pułapki no tylko w obronie. to jest fajne. To nie jest tak, że macie po prostu plus do ataku, kiedy atakujecie, tylko nie. Czyli Insurgents bardziej chce się właśnie w pozycję obronną ustawić, żeby cię wciągnąć w kleszcze, a ty odwrotnie, ty chcesz zaatakować razem z wsparciem ogniowym właśnie. Tak, znaczy powiem tak, teoretycznie tak, a praktycznie to nie powiem, że zupełnie nie, ale 50-50. Zależy od partii, zależy od sytuacji na planszy, bo Okej, okay. To fajnie. ja też muszę się bronić. Nie mogę tak zupełnie na rępo atakować, bo straty, które ponosi Insurgents, one z reguły są mniej lub bardziej bezbolesne, tak? Bo te jednostki się bardzo szybko, bardzo sprawnie Odtwarzają, odtwarzają, namnażają. A Sowieci w drugą stronę, każda strata, zwłaszcza tych sowieckich jednostek, to jest bardzo bolesne, tak? Bo przybliża cię do przegranej punktowo, a po drugie, no, jednostki Sowietów, tam chyba może jakaś jedna karta strategii jest. Zasadniczo, jak już zginą, to nie wracają na planszę. Także Okay. to, niby Sowieci chcą atakować, a później w pewnym momencie to już faktycznie tak jak historycznie zresztą było, tak? Już tylko się chowają właśnie po miastach i nikt nie chce wyjeżdżać na drogi na patrole. Dobra, ale mamy resupply'a. Czyli Konrad właśnie gra defensywnie i mnie zmusza do ataku. Mnie zmusza do ataku. Mamy teraz moją turę, aktywacja. Chyba będę 3 Erie aktywował bez bitwy znowu, no bo mówię, nie jestem jeszcze rozstawiony po plansz, tak? Czyli te 4 bloczki z tego Uzbekistanu, tak? Będę poruszał. Co ja tutaj robię? Tak, o 2 pola po prostu się ruszam, tak? Oni, ponieważ to jest większa formacja, 4 bloczków, to mają minus 1 do ruchu. Czyli tylko 2 pola pojadą zamiast o 3. To jest pierwsza aktywacja. Druga aktywacja, pozostałe 2 bloczki jeszcze przelecą do Kabulu teraz. Jeszcze nie ma Stingerów, bo te Stingery mogłyby mnie też i przy tym przelocie zestrzelić. Ja mam pewność, że on jeszcze nie ma Stingerów, bo Stingery nie mogą być w strategii początkowej wtasowane, a jeszcze tam daleko do przytasu jest czyli Insurgents. I tutaj z tego zachodniego, tak, Turkmenistanu przejeżdżam, no w końcu, tak, zaczynam się tutaj interesować tymi drogami i zaczynam podjeżdżać, tak, dopiero podjeżdżać pod no tutaj tą blokadę, tak, rolniczą na, powiedzmy tak, w połowie drogi między Heratem a Kandaharem. Czyli pomalutku zaczynam się rozstawiać i przygotowywać dopiero do tej ofensywy, ale to jeszcze długa droga, tak, bo tak jak mówiłem, chciałbym ich ustawić sobie w fire supportie, ja dopiero nimi tutaj dojechałem, więc oni muszą być zmobilizowani dopiero. Dopiero my tam dojechaliśmy i chcemy sobie ten biwak z armatami Rozbić. rozbić. Ale to dopiero najwcześniej w przyszłej turze nastąpi. I to jest wszystko, tak? Trzy aktywowane RIA. O, właśnie. O, jest. Jest i Bandzior, czyli lew z Miły pan Panshiru, z tak jest. Panjiro. Czyli on losowego, o to jest się zatrzymamy, Panshiro. losowego Mujahedina dorzuci, rozbitego na razie, disordered, do Doliny Panshiru, a później albo Sowieci nie mogą robić resupply'a w przyszłej rundzie i natychmiast następną rundę rozgrywa Insurgent Player. Albo muszę zdiskardować połowę kartą, zaklągając w dół. Nie, przepraszam. Muszę zdiskardować tyle kart, ile jest bloczków w Dolinie Panshiru, czyli teraz będą 3, albo połowę mojej ręki, zaklągając w dół. Natomiast jest wybierana ta opcja, której jest mniej. Natomiast tutaj w obydwu przypadkach 3 karty, tak? Bo ja mam 7 kart, czyli połowa to była 3. Są 3 bloczki, czyli do 3 kart bym musiał zdiskardować. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, to Konrad tutaj wybrał, że chce. Turę dwie robić, Tak, rząd. że chce drugą turę, a ja nie mogę zrobić resupply'a w przyszłej turze. A chciałeś zrobić resupply, żeby tamte bloczki obrócić sobie na fire supporta. A Nie, nie, to resupply to miniemy. jest Resupply to do jest ciężkich kart przetas. przecież, no, tak. Tak. Wiesz co, nie wiem, czy tutaj już chciałem robić respawn, być może, to ciężko powiedzieć, chyba jeszcze nie, tak, bo mam nieparzystą liczbę kart, a jeszcze nie jest taka paląca sytuacja, ale... No a on co, przygotowuje się do ataku tym to zagraniem tym? Nie wiem, Czy do nie, obrony widzę, wręcz? robi tego, robi resupply'a kolejnego, o, czyli trochę przyspiesza grę. Raz, że przyspiesza grę, czy tam przetas swój, a dwa, że pewnie jeszcze jakieś karty chciał sobie podmienić. O, i patrz teraz, co robi, płaci 3 karty, żeby jeszcze jednego Mujahedina sobie dorzucić na planszę, takiego rozbitego Disordered. O, patrz, i tutaj, Rzadko to robiliśmy. tak, to bardzo rzadko robiliśmy, także też bardzo fajne zagranie. No i gdzie dorzuci? Czy nad Kandaharem? No tak jest, na północ od Kandaharu. Okay. Także zwróć uwagę, że tutaj pomału nad Kandaharem się zbierają czarne chmury.
tak? Bo ja jeszcze przypomnę, że Insurgents po drodze mają plus jeden ruchu w Afganistanie, czyli zarówno tymi dwoma bloczkami na zachodzie, jak i na wschodzie jest w stanie dojść w jednym ruchu bez żadnego dopłacenia kartami, jakieś forsowne marsze, plus jeszcze przez te góry może przeskoczyć, tak? Tutaj już musiałby dopłacić kartę, jeżeli to nie są same laszkary, bo przez góry wędrują. No ale mimo wszystko, tak, potencjalnie... No na razie wygląda tak, jakby na wschodzie była zorganizowana armia, a na zachodzie po prostu pijacki taki zator się zrobił. Mnóstwo jednostek tam po prostu kiśnie. No tak, tak. Wiesz, ja znowu powiem tak z perspektywy czasu, jaki ja błąd popełniłem. Ja się podnieciłem tą strategią Normative Fire. Znaczy, inaczej, trochę był plan na tą partię, że będę wysadzał wioski, wiesz? I chciałem w to wchodzić. I się za bardzo zafiksowałem na tym. Znowu, zamiast myśleć strategicznie, długofalowo, że chcę, wiesz, czyścić te drogi. To waliłeś głową w mur. To ganiałem się po tych wioskach, wiesz, wmawiając sobie, że dobra, szybko przetasowuję dek, pierwsze dwa skorowania poświęcę na to, może się jakoś tam drugie uda, ale może być ciężko. W tym czasie powysadzam te wioski. A dzięki temu, że powysadzam te wioski, to nieco zmniejszę jego mobilność i te możliwości namnażania się, okej? Okay? Także tak jakiś był plan. Ja tutaj zaspoiluję, że tam chyba wiosek jest 11, mi się udało na koniec chyba aż 7 z 11 wiosek wysadzić w tej partii. To w ogóle absolutny rekord. Tylko, nigdy czegoś tylko takiego on nie przed tym przetasem już widział, jakie masz strategie, no i mógł sobie w ramach kontry wziąć już do talii tak, namnażanie tą strategię, która... Ja się z tym liczę, tylko to dopiero przy przetasie będzie mógł zrobić. On jeszcze tam do przetasu troszeczkę mu zostało tych kart. Zgadzam się, natomiast też pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy, że pewne trzy losowe strategie wyleciały z gry. Aha, no tak, zapomniałem. No dobra, z 16 kart to wiesz, tam prawdopodobieństwo jest niewielkie, czy tam z 14, ale jakiś tam jest. To jest jedna rzecz, ale na to bym nie liczył, nie? No bo to jest, wiesz, to jest liczenie na rzut kostką, no czy tam mniej nawet. Natomiast, poczekaj, zatrzymajmy się. Natomiast ja się z tym liczyłem, ale chciałem zobaczyć, czy będę w stanie odeprzeć. Osłabić go w ten sposób. Raz, że osłabić tą mobilność, a dwa, odeprzeć tą nawałnicę mujahedinów, nie? Coś za coś. Jeżeli nie będzie miał wiosek, to mimo wszystko zmniejszy mu się nieco mobilność. I też osłabię mu tą taką podstawową mechanikę namnażania laszkarów. I to mi się udało. To taki spoiler. Natomiast minus jest taki, że faktycznie mocniejsze jednostki tych mujahedinów rzuca na planszę. Natomiast znowu, jeszcze jedna rzecz. Zwróć uwagę, że nawet jeżeli on dorzuci obydwie te strategie do swojego deku, to on te karty zagra... Pierwszą strategię dorzuci przy pierwszym przetasie, to zagra ją raz. Drugą przy drugim przetasie to zagra jeszcze ze trzy razy, może w trakcie partii, tą strategię. A resupply'ów, zobacz, my tutaj prawie co drugą rundę robimy resupply'a, nie? Co drugą rundę prawie się namnażamy laszkarami, więc... Coś za coś, tak? Mujahedini jesteś w stanie ponieść te koszty, no? Chciałem to sprawdzić, wiesz? Nawet chciałem przetestować, czy ci mujahedini to nie jest trochę taki strachy na lachy? Czy ja się ich bardziej nie boję, niż oni są faktycznie niebezpieczni? No, ale... Okazało się, że nie są słabi, o tak powiem. Dobra, ja w każdym razie teraz robię jedną rzecz, mianowicie zagrywam jedną kartę i będę chciał w końcu chyba bitwę wywołać, pierwszą. W tej partii. A, czyżbym drugą? Czyli Major Activation będzie. Okej. Okay. Major Activation, czyli do 6 pól będę aktywował. Jak się zatrzymam, to ja mam dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli wszystkie jednostki teraz na planszy mogę aktywować i z tego skorzystam. I zobaczmy po kolei, co tutaj się będzie działo. To tam chwilkę chyba zajmie. Czyli tak, poprzekręcam tylko jednostki w Heracie, tam poustawiam je na to, żeby się ufortyfikowały i tak dalej, żeby po prostu ten Herat, gdyby tam strzeliło do głowy, zaatakować, to łatwiej było się wymnożyć. Plus jednostki te sowieckie poustawiam na Fire Supporta. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to się fajnie mi kombuje z tą strategią Normative Fire, że będę mógł, wiesz, disruptować mu, rozbijać jednostki. A po drugie ogólnie... Co robić? Disruptować? No rozbijać, ustawić na disruptor. A, rozbijać, dobra. Że nie mogą się ruszać, tak? Nie mogą nic robić te jednostki. A po drugie, no fire support jest fajny, bo łatwo jest czyścić sąsiadujące pola, prawda?
bez zagrywania kart. One do tej ofensywy są no, bardzo, bardzo ważne. To trzeba z tego fire supporta korzystać jako Sowieci. No chyba, że Afgańczyk gra źle, no ale tutaj niestety Afgańczyk gra póki co według mnie bardzo dobrze. O, i tu jeszcze jedną rzecz zrobiłem, mianowicie ruszyłem się dwoma jednostkami do tej wioski na wschód od Heratu. Dlaczego? Dlatego, że plan był taki, żeby wysadzić tę wioskę, no to tym normative fire. Tylko problem jest taki, że ja za chwilę jeszcze tymi na wschodzie, Afganistanu, tymi czterema jednostkami wjadę do tej wioski. Czy będę miał dwie zajęte wioski? No a mam tylko jedną kartę strategii wysadzającą w tym momencie na ręku, tak? No i raczej tak długo nie będę siedział w tych wioskach, więc niepotrzebnie tak naprawdę ten ruch wykonałem, tak? Bo to tutaj chciałem i tak zaatakować, zniszczyć te dwie jednostki i przy okazji wysadzić wioskę, więc te dwie jednostki niepotrzebnie się tutaj zupełnie ruszyły. No, także widzisz, to znowu zabrakło mi trochę jakiegoś pomysłu, tak? Zagapiłem się tak naprawdę. No, ale z drugiej strony odcinałeś też go tutaj od dokładania jednostek. Tak, to prawda, ale też wystawiam się na te ataki przy resupply, tak? Bo te jednostki mogą się namnażać i będą wywołać bitwę. No tak. Jest niebezpieczeństwo, że mnie złapie bez kart na ręku. Ale okej, okay, nie? W sumie masz rację. Masz rację, że to jest broń obusieczna w jakimś stopniu. W sumie to, co mówisz, to nie jest głupie, nie? Tutaj wszystkie jednostki ustawiłem na fire supporta, czyli pomału się właśnie szykuję do tej ofensywy, tak? Do czyszczenia tej drogi pomiędzy Heratem a Kandaharem. Ale na razie tylko... I tu bardzo długo się, powiem ci, wahałem, czy nie zaatakować, tak? Bo ja mógłbym na przykład te trzy jednostki ustawić na fire supporta i stąd jeszcze jedną jednostką przyjść, tylko wywołać bitwę. Tutaj bym drafa wysłał. Dlaczego tylko tą jedną jednostkę? Bo ja bym tutaj, jakbym wygrał bitwę, zostałaby jedna jednostka, i ona potencjalnie byłaby wystawiona na atak, prawda, i na zniszczenie. I jednostkę drafu jestem w stanie poświęcić, a czołgów jednak i piechoty sowieckiej wolałbym nie tracić. Ja się bardzo długo zastanawiałem, czy to nie zaatakować, tylko ja ci powiem, dlaczego tego w końcu nie zrobiłem, bo znowu, ta wyobraźnia, nie, to... Policzyłeś punkty po prostu, no. Tak, ale wiesz... Na ataku, znaczy chodzi mi. Prawda jest taka, na planszy teraz trzy z tych bloczków to są rumory. To są plotki. Jeszcze jeden to jest Warlord Stronghold, nie? On jest albo tutaj w Dolinie Panshiru, albo tutaj na północ od Kandaharu, albo właśnie tutaj na północ od tego zgrupowania. I czyli tak naprawdę 1/3 prawie tych bloczków to są bloki, które mi nic nie zrobią. No ale ja oczami wyobraźni widzę tak. Tutaj dwóch Mujahedinu, nie, przepraszam, Laszkara i Mujahedina. Tutaj dwóch Laszkarów. Oni wszyscy są ustawieni w ambuszu, bo już tutaj przekręcał Konrad te bloczki. Plus jeszcze, jeżeli ma na ręku teraz kartę strategii tych samobójczych ataków Mujahedinów, a dużo dorzucał Mujahedinów, więc no mam jak najbardziej takie podejrzenie, że może tą kartę strategii mieć. To tutaj jest 3 razy 2, to jest 6 siły, plus 3 to jest 9, tu jest do 10 siły. Czyli musiałbym mieć 3 czołgi i jeszcze jakąś piechotę, tak? Ja tutaj mam chyba 3 piechoty sumarycznie i 1 czołg. I to mogłoby nie wystarczyć. Do tego mało tego, nie mam kart, żeby ich aktywować, zwróć uwagę. Tu mam drafa, którego nie mam karty, żeby aktywować, mam jeden czołg. Znaczy inaczej, tych z fire supporta to wszystkich mogę aktywować, nie? Bo oni nie potrzebują od zagrywania karty. Ale ja tutaj mam sumarycznie siły 3 plus 6, to jest 9, do potencjalnie 10. To jest najgorszy scenariusz, 10. Tu, ale jeżeli jest tu 10, to dostanę w czapę. I no... Widzę, że gdzieś w międzyczasie się pozbyłeś karty tej zdrady, tak? Bez zagrywania jej. Tak, w końcu ją przemieliłem, tak. Także widzisz, no tam swędziało mnie, żeby mu tutaj przywalić, ale niestety podwinąłem ogon i tego nie zrobiłem. Okej, czyli Herat mieliśmy tutaj, przestawialiśmy jednostki, tutaj się poprzestawiam, pozmieniam pozycję w Kabulu, tym zgrupowaniem zaatakuję tą wioskę i tutaj chyba jeszcze też pozmieniam tylko pozycję tych moich jednostek, a może przejadę do... Nie, ja chyba nimi przejadę do Kabulu. Tak będzie. Ja troszkę przyspieszę. O właśnie, oni przyjechali do Kabulu. A
ten jeden bloczek, co on zrobił? On chyba tylko zmienił swoje położenie, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, też dołączył do tego zgrupowania. Dobra. Okej. I tu namalowałeś po prostu co ten... Tutaj, żeby było widać, że te wszystkie jednostki są w Kabulu siedzą, tak? Czyli w Kabulu mamy w tym momencie 7 jednostek. Dobra. Okay. I mamy teraz sytuację, gdzie dwie jednostki będą atakowały, a pozostałe dwie zmieniam im ustawienie na fire supporta, tak? Żeby w miarę potrzeb, bo zwróć uwagę, ja mam tylko 5 kart, ale z tego niestety aż dwie to są strategie, czyli one do walki są bezużyteczne, akurat te dwie strategie. To jest ten minus. Okej. Okay. I będziemy mieli chyba w końcu pierwszą bitwę. Sowieci mają więcej kart zdrad niż Insurgents? Nie, na odwrót. Insurgents mają 3 sztuki, a Sowieci tylko jedną, tego kada. Okej. Dobra, tutaj jeszcze, tutaj widzisz, tutaj cały czas się jeszcze waham, czy nie zaatakować, ale za mało kart. Podejrzewam, albo jakbym miał inne karty niż te strategie akurat na ręku, to bym zaatakował tutaj być może. Bo mówię, mała jest szansa, no bo wygrana byłaby takim mocnym przełamaniem, nie? Na tym polu. Byś miał połączenie z Kandaharem. Na pewno by nie zaszkodziła. Na pewno by nie zaszkodziła. Nie? To jest jedno pewne. Dobra, i mamy w końcu tą bitwę. No tutaj to jest właśnie taka umiejętność, którą się nabywa pewnie z czasem. Umiejętność tego podjęcia ryzyka i ocenienia ewentualnych strat, co mi przyniesie. To nie sposób jest zaatakować, żeby zaatakować i wygrać, tylko właśnie oceny takiej no, sytuacji później po. Tak, właśnie, to dokładnie. To nie jest takie proste. Dokładnie, bo wygrać bitwę, zwłaszcza Sowietami, jest banalnie prosto, ale wygrać wojnę nie jest tak. Ja dam taki przykład. Poprzednia nasza partia z Konradem, ja tam gram Afgańczykami, a on grał Sowietami. Przez całą grę, którą też graliśmy praktycznie do ostatniego, czy tam przedostatniego przetasu i też trwała tam po 4 godziny, wygrałem dokładnie jedną bitwę jako Afgańczycy. A bitew było multum, nie tak jak w tej partii. Naprawdę było multum bitew. Wszystko przegrywałem, po prostu wszystko co do jednego. Trochę miał, odrobinkę miał szczęścia też w kartach, w dociągu. Ale po prostu trochę jest też taka specyfika tej gry, że... Czyli co, przez całą rozgrywkę nie wprowadziłeś tych wyrzutni na przykład? Wyrzutni, Boże, tych artylerii nie przejąłeś i tak dalej? Czy... Tak, nie miałem ani razu. Jedną bitwę w końcu udało mi się wygrać, ale ona była decydująca na koniec i to w obronie i wygrałem dzięki temu grę. Bardzo zacięto zresztą. No ale to mówię, także tam bitew było, na pewno ponad 20 bitew było, nie? I przegrałem wszystkie poza jedną. Ale tak trzeba grać też insurgentami, tak? To trzeba mieć właśnie jakby ten plan i ten cel końcowy, tak? A nie tylko wygrywanie pojedynczych starć. Co pomaga oczywiście i z reguły przybliża cię do wygranej, ale nie zawsze. Dobra, i mamy tą bitwę i zwróć uwagę, ja tam w końcu czołg wysłałem i piechotę. Dlaczego? Bo na ręku mam tylko jedną kartę piechoty. Jeżeli zagrałbym tą kartę piechoty i on by zagrał kartę zdrady, tak, defectors, to byłaby tragedia. Straciłbym tą piechotę, on by dostał mujahedinów, straciłbym ten punkt fatigue, przegrałbym bitwę, no w ogóle tragedia to by była, tak, więc musiałem czołg w końcu wrzucić. On ma siłę 3, tak, zobaczymy co tam Insurgents, jak odpowie. On tutaj, zwróć uwagę, też jeszcze jest ciekawa sytuacja, bo on ma tutaj dwa bloczki i jeszcze 3 na sąsiednim polu i on też je przekręcał. Ja tak naprawdę nie wiem, czy on na fortyfikację, czy na ambush, ale ja tutaj mam jeszcze dwa bloczki w fire supporcie, tam o sumarycznej które wchodzą 5, bez karty, tak? Bez karty, więc tutaj mam... 5 plus 3 to jest 8 siły, 8 do 10 siły, nie? No to musiałbym mieć naprawdę bardzo, bardzo mocną rękę, tak? Kart, żeby udało mu się to wszystko wrzucić do bitwy i tą bitwę wygrać. To naprawdę musiałby... Poza tym pamiętam tak, że jeden bloczek, który tutaj dorzucił, to jest ten rozbity mujahedin, to on nie może brać udziału w bitwie. Jeden bloczek, w ogóle ja tutaj podejrzewam, że to jest Warlord Stronghold. Jeden to jest Laszkar, który się tam z Jalalabadu przydreptał. Więc tutaj podejrzewam, że on ma około 3 siły, tak, maksymalnie. Które może wrzucić do moich 8 do 10, tak. No i okazuje się na koniec, że on nie zagrywa żadnej karty. Odkrywa jeden z tych bloczków, to jest w ogóle plotka, rumor. Jeden to jest Laszkar, tak. 3 do 1, 2 obrażenia przyjmuje jednostki. Rumory od razu są zdejmowane, one nie przyjmują żadnych obrażeń. Czyli ta jednostka po prostu ginie.
i na koniec dociągamy karty, tak? Za każdą straconą jednostkę, nie rumora, insurgent dociąga kartę, czyli jedną kartę dociągnie, plus za zagrane karty, czyli 0, a ja jedną kartę zagrałem, nikogo nie straciłem, więc też tylko jedną kartę dociągam i to jest koniec tury tak naprawdę mojej, tak? Czyli tak jak widzicie, łatwo udało się tą wioskę zdobyć, bez większego problemu. W następnej rundzie będę chciał prawdopodobnie wysadzić tą wioskę, chociaż zobaczymy, bo mam już mało trochę kart, tak? 4 karty na ręku to już jest trochę mało, gdyby przeciwnikowi strzeliło do głowy mnie zaatakować, ale zaraz się okaże. Zobaczymy, bo jest teraz tura Insurgent, playera. On nie może zrobić resupply, bo w poprzedniej rundzie robił resupply. Coś tutaj sobie sprawdza. No, przewinimy może kawałeczek. Ja tutaj sobie patrzę jeszcze na to Hearts and Minds i się zastanawiam, czy tego nie zagrać. Jesteś tam? Tak. Jesteś, dobra. Okej, okay, zagrywa jedną kartę i będzie aktywował do trzech pól pewnie, tak, bez bitew. Czyli widzisz, on dalej tutaj kręci, dalej hachmędzi, czyli on cały czas tutaj te ambusze, fortyfikacje robi, okopuje się, bo on już, widzisz, on już czuje pismo nosem, spodziewa się tego, że w każdej chwili ten atak na drogi może nastąpić, jeżeli tak, to chce jak najwięcej krwi mi napsuć, a być może wręcz potencjalnie nawet wygrać takie starcie. Wygrać. A przynajmniej zmusić mnie do tego, żebym ja naprawdę duże siły zaangażował, tak? Że to nie pojadę sobie jednym czołgiem, czy tam czołgiem z obstawą piechoty, tylko będę musiał faktycznie te 3 czy 4 broczki zaangażować, właśnie postawiać się na jakieś fire support i tak dalej. Także to ciekawy kombinat. No gra, wiesz, dla takiego laika jak ja wygląda jak taki niesamowity symulator. No cały czas jak rozmawiamy, to gdzieś z tyłu głowy mam te wiesz, wiadomości z Ukrainy i tak dalej, jak to się wszystko zazębia, jak można właśnie wejść w rolę tych dowódców i patrzeć na tą wojnę tak całościowo, nie z perspektywy pojedynczego żołnierza czy tam kompanii, ale właśnie mieć już obraz tak z wlotu ptaka całości i o całość się martwić niestety. Tak, bo tutaj, no tak, bo tutaj jakby na tym poziomie operacyjnym, prawda, działamy, no ale ta strategia jest, no, to jest mega ważna, tak, to, no ja widzisz, ja tutaj za mało strategicznie grałem, bardziej gdzieś tam pod wpływem impulsu biegałem, no tak może powiedzieć, że trochę historycznie zagrałem, no i na razie to kiepsko wygląda, że tak powiem, z mojej perspektywy, a i tak jeszcze nie tak źle, jak będzie później, delikatny spoiler. Dobra, no i widzisz, ja to co mówiłem, ja się strasznie podnieciłem, tak, zagrałem teraz tą strategię tego Normative Fire, żeby kolejną wioskę wysadzić, ale dobra, to co jest fajne, bo widzisz, bo ja mówię, mam mało kart, prawda, zostaną mi tylko 4 karty na ręku po zagraniu tego Normative Fire. I drugą turę od razu zagrywasz, tak? Tak jest, dokładnie, tak. No, widzisz, fajnie, widzisz, widzę, że nie śpisz. Nie. Następną turę biorę, którą zrobię na resupply'a, tak, żeby sobie właśnie te nadwątlone siły uzupełnić. Co więcej, już teraz mam naprawdę dużo, bo tam chyba 7 bloczków będzie w fire supporcie, więc zmuszam Konrada, żeby aż 7 bloczków rozbił na planszy. On co prawda już jest poustawiany na planszy, ale wiesz, nawet jednostki, które są w ambuszu, które są okopane, ufortyfikowane, on teraz będzie musiał część z tych jednostek porozbijać, tak? On ma na planszy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 jednostek, z tego jeden to jest Stronghold i jeszcze 2 rumory, czyli 10 jednostek, on prawie wszystko musi rozbić. 3 jednostki tylko nie będą rozbite. Także, a jeszcze chyba jest jedna rozbita już Mujahedin, więc tak naprawdę tylko 2 jednostki nie będą rozbite, więc mimo wszystko o tą turą mu kilka tur tak naprawdę rozbiłem, tak? Już kontynuując to słownictwo, rozwaliłem mu, tak? On te jednostki, które były fortyfikowane, które były przygotowane na pułapki ostrzałem artyleryjskim, porozbijałem. Minus jest taki, że on w następnej turze może zrobić resupply'a i z powrotem ich zmobilizować. Ale wiesz, lepsze są zmobilizowane jednostki niż w ambuszu. Ja chyba błąd popełniłem, tak, że właśnie po tej turze, kiedy on wstał z kolan, tak, tymi rozbitymi, czyli zmobilizował... Że zaatakować powinieneś. Tak, tak. A chyba tego niestety nie zrobiłem. Zapomniałem się, ja cały czas się bałem tych jednostek, że one cały czas, wiesz, tutaj on te są w ambuszu. Tak, oczami wyobraźni tutaj, wiesz, widziałem te wszystkie ataki samobójcze i tak dalej. Także duży błąd. Dobra, przyspieszmy trochę. O, widzisz, odrzuciłem w końcu, zdecydowałem, że odrzucam tą strategię, tą Hearts and Minds.
bo bardziej mi były po prostu potrzebne te inne karty do aktywacji jednostek, zwykłe do bronienia karty. się, tak jest. Także widzisz... Zmarnowana strategia, no. Z jednej strony tak, mam jeszcze drugą kopię i na to liczyłem, że szybko w miarę dociągnę drugą kopię. Mhm. No, także, ale to jest zawsze takie, że często te strategie ci dochodzą nie wtedy, kiedy chcesz. Że jak chcesz je dociągnąć, to ci nie dochodzą. Jak na gwałt potrzebujesz szkarta... Jak z wróżbami u cyganki, no. Powie ci, co chcesz usłyszeć. Tak, dojdzie. co może pójść nie tak. O, widzisz, robię tego super mulligana, jeszcze trzy karty, czyli dalej przyspieszamy grę. Dalej pędzimy troszeczkę na rympał. No już teraz odrobinę jestem lepiej rozstawiony w tym Afganistanie, jeszcze bez przesady, ale cisnę to tempo, bo wiesz dlaczego? Bo Konrad bardzo wolno idzie przez swój deck. On, ja tutaj nie wiem, ile on ma kart, ale ma pewnie około 12, podejrzewam, że mamy mniej więcej około tylu samu kart w deku, nie? Więc będzie tak, że on zrobi tylko przetas. Tylko ty już jesteś już idziesz do drugiego przetasu. Tak, że mniej więcej w tym samym czasie będziemy robić przetas i ja kolejne strategie dorzucę, nie? On, ja wiem, że on nie ma na przykład tych stingerów cały czas, pewnie sobie dorzuci jakiegoś stingera, być może, nie wiem. Więc ja chcę to cisnąć, żeby jeszcze dorzucić mocne strategie takie ofensywne, żeby jeszcze go, że tak powiem, na tej planszy w cudzysłowie troszeczkę przekopać, tak? Chociaż na razie to przekopywanie to tak mi idzie niemrawo, bo jedna bitwa raptem. No ale taki powiedzmy jest plan, tak? Na ten moment. Okej, zwróć uwagę na moją rękę. Nie mam żadnych kart draftów. Nie mam żadnych kart draftów, mam same karty sowieckie. Okej. Dobra, i teraz widzę, mamy resupply mamy, tak? Robi resupply. No już więcej kart. Widzisz, kolejne jednostki dorzuca tutaj w tych wioseczkach. Widzisz, cały czas tutaj obstawia tą drogę, żeby kolejne jednostki na sąsiednim polu ustawiać w ambusze. Dorzuca tutaj pod Kandaharem. Ja nie wiem, czy on mnie straszy, że będzie atakował Kandahar. Czy je wrzuca tutaj, żeby... Znaczy, tak naprawdę te jednostki mają podwójne zastosowanie. Zarówno one mnie straszą potencjalnym najazdem na Kandahar, jak i również tym, że będą z pułapek, tak, z ambusza będą wspierać tych obrońców na tej drodze, gdybym chciał ją... drożność tej drogi zwiększyć. O, zobacz, 4 karty, dobra, 4 do 16, nie? 4 do 16 zostały karty. Wiesz co, to poczekaj, może jeszcze przewijmy tylko kawałeczek do jakiegoś ciekawszego takiego momentu, tak? Bo tutaj, żeby jeszcze pokazać coś, może jak się będzie działo. Bo tu jeszcze widzę 20 minut ci zostało, tak rozgrywki, tej skrócone już oczywiście. Tak. O, dobra, zostawmy tylko to jeszcze, dobra? To zróbmy jeszcze sobie, przeanalizujmy i już będziemy kończyć. Okej, czyli tak, co ja tutaj robię? Major Activation. Zagrywam dwie karty, żeby do 6 grup aktywować, okej? I zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Więc tak, po pierwsze wychodzę tymi biedakami z tej wioski, w które się wpakowałem niepotrzebnie. Więc jakby nie było dramatu, tak, ale to niepotrzebny ruch tak naprawdę. Oni wracają z powrotem do Heratu. A czego nikt nie ustawia się z Fire Support, żeby wspomagali? Bo przez góry. Przez góry, tak. Fire tak Support nie działa przez góry. Okay? Więc właśnie trochę ich też tutaj dałem, bo zwróć uwagę, tu jest tak dużo jednostek. Ja mówię, ja cały czas widzę oczami wyobraźni, że to jest dwóch Mujahedinów z jeszcze z atakiem samobójczym, czyli nawet do sześciu siły w ataku. No 10 mówiłeś nawet tam. 10 w obronie. Okay? Inaczej trochę w obronie stoczonej, inaczej w ataku. No tak. Ale tutaj jeszcze jest trzech innych, więc tam nawet do 9 razem siły. Ja oczami wyobraźni widzę, że on w pewnym momencie już ma dużo kart na ręku, puszczą mu nerwy i mnie tutaj zaatakuje, kiedy ja nie będę miał kart na ręku. No i mnie tutaj bardzo mocno skrzywdzi. Okej, więc ja już zaczynam się... Znowu, no, to jest ta wyobraźnia właśnie. Ja nie wiem, co on tutaj ma. Tu mogą być, wiesz, tu mogą być dwa rumory i Warlord Stronghold i dwóch laszkarów. Czyli całe nic. Dwa siły, a tu może być do 9 sił. Nie? Ale ja tego nie wiem. Ale to już zmusza mnie właśnie do tego, żebym podejmował pewne decyzje i zabezpieczał się na wypadek gdyby. Dobra, ale robię to Major Activation, bo będę chciał zaatakować. Rozłączyło mnie. Dobra, ale... Aha, nie masz ekranu teraz. Dobra. Ja tutaj powiem tylko jeszcze, póki ciebie nie ma. Tutaj tylko zmieniam ustawienie tych bloczków, jakoś tam się fortyfikuje jednostkami w Kandaharze. Natomiast teraz będzie kluczowa akcja. Mianowicie ja tutaj stwierdziłem, to co ty mówiłeś, tak, że fajnie byłoby tę dolinę Panjshiru wyczyścić.
I ogólnie zdobycie tej Doliny Banshiru nie jest takie hopsiu, bo zasadniczo jakby wejść tutaj... No, z każdej strony górami jest otoczone. Tak, ja tutaj mogę wejść i nawet wygrać bitwę, ale prawdopodobnie zabiję może jedną jednostkę, a wszystkie pozostałe tylko będą rozbite i się wycofają. Nie? Więc to jest takie ganianie po prostu, wiesz, po lesie za króliczki. Okej, jaka jest sytuacja? Mianowicie ja mogę tutaj wejść i wygrać bitwę, tylko problem jest taki, że zabiję prawdopodobnie jedną jednostkę albo i zero, a pozostałe, albo wszystkie trzy, albo dwie pozostałe się wycofają rozbite. Więc niewiele zyskam, nie? Wpakuję się do tej Doliny Banshiru, jednostek nie zabiję, one później powstaną z kolana i tak dalej. Ale jaka była sytuacja? Sytuacja jest taka, że zwróć uwagę, że jestem na trzech polach otaczających, mogę się częścią jednostek zaatakować z różnych stron, na przykład te góry, a pozostałymi tak się rozbiec, żeby zablokować... Żeby nie miał się wycofać. Tak, jak nie ma się gdzie wycofać jednostka, to ginie, okej? Okay? I taki jest właśnie plan i tak też go zrealizuję. No i tutaj jest tam Schachermacher, trzy jednostki zaatakują, jedna zaatakuje z Kabulu, jedna z tej wioski, znaczy już nie wioski, tylko tej zniszczonej wioski z północy, jedna tutaj z północy z sąsiedniego pola, a pozostałe tak się rozbiegną, żeby wszystkie pola naokoło były zajęte, ewentualnie, żeby jedno pole będzie nie zajęte, ale z niego przyszły jednostki, więc jakby też nie można się tam wycofać, tak? Nie można się wycofać na pole, na kierunek, z którego atakujący wpadli. Dobra, to ja to wezmę troszkę przewinę. Tutaj jeszcze tam zmieniam ustawienie tych jednostek naokoło. A, i w ogóle jeszcze widzę częścią jednostek, też z Kabulu wyjeżdżam, bo tam chyba aż 7 jednostek i wyjeżdżam i zwróć uwagę, też już tutaj się zaczynam ustawiać na wschodzie, na tej drodze wschodniej prowadzącej obronę Kandaharu. Tak. Znaczy, no właśnie nie wiadomo, obrona Kandaharu, czy udrożnienie tych dróg, tak, do Kandaharu, ale w każdym razie tutaj się zaczynam podjeżdżać, żeby znowu te fire supporty dopiero gdzieś tam w następnych rundach ewentualnie ustawić. Dobra, czyli będziemy mieli jedną bitwę, tam trzy bloki wejdą, tak jak widzicie, ja tutaj otoczyłem te wszystkie pozostałe pola, plus z tego pola przyjechałem, więc nie można tam się ruszyć, przewinę troszeczkę do przodu. Okej, okay, i tutaj na boczek przekładam te trzy bloczki, które są... Te, które atakują. Tak, te, które atakują, one są tak naprawdę też w Dolinie Panshiru, tak, tylko żeby było czytelnie, tak, czyli są trzy bloczki w obronie i trzy w ataku, te pozostałe tylko są naokoło, one nie będą brały udziału w bitwie. No i jako atakujący będę pierwszy musiał zagrać kartę. Zobaczmy, co tam się wydarzy. Mam czołg, piechotę sowiecką i zaczynam od piechoty sowieckiej, ona jest podatna na zdradę, pytam się, czy tam... Konrad chce zagrać tych jak oni się nazywają, defektorów, ale nie chce tego zagrać. Nie wiem, czy on ma ich na ręku, czy nie. My zawsze pytamy się, czy chcesz. Nie, nie chcę. Okej, okay, i co? Aktywuje? Aktywuje mujahedinów, którzy są, uwaga, są ufortyfikowani. Mają cztery siły. Ja byłem przekonany, że on tutaj ich ma w ambuszu. Gdyby byli w ambuszu, mieliby dwa siły. Cztery siły to już jest dużo, bo to jest więcej niż mój czołg. Tak naprawdę. Ja na razie dwa siły dołożyłem, czyli jest... A nie wiadomo, co tam jeszcze ma. A jeżeli ma jeszcze atak samobójczy, to ten bloczek będzie wart 8 siły. A ja wpadłem te siłami sumarycznie, czyli jeden bloczek 8 sił, a ja wpadłem sumarycznie jednostkami o sile 7, jeżeli się nie mylę. Jak o to odkrył, to no szpetnie przeklnąłem, powiem szczerze. Nie? Czyli jest 2 do 4 dla... Znaczy 4-2 dla Insurgents, dla Afgańczyków, no to mnie naprawdę mnie zaskoczył. No dorzucam czołgi, które mają 3 siły sumarycznie, mam już 5 siły w ataku do 4 siły w obronie. No i teraz się tak naprawdę tylko modlę o to, żeby on nie miał tego ataku samobójczego. Czołgi są niepodatne na zdradę, także tutaj nie pytam, czy zagrywa tych defektorów. Nie wiem, co my tutaj jeszcze kombinujemy. Coś przestawiamy, ja przyspieszę troszeczkę. Przodu. Okej, okay, on dorzuca laszkarów, czyli mamy 5 do 5, jest remis. Jak jest remis, to kto dalej, obrońca, musi doganiać, znaczy przeganiać? A jeszcze jedna rzecz, ja jeszcze podejrzewam, że on tutaj trzyma w tej Dolinie Panshiru ten Warlord Stronghold, nie? Jak jest remis, to remisy wygrywa Sowiet, chyba, że jest Warlord Stronghold. Ale dobra, dorzucił tych laszkarów, czyli jest 5 do 5. Także ja już tutaj, wiesz, mi już tutaj życie przeleciało przed oczami, bo już byłem przekonany, że przegram tą bitwę i na koniec się okazało, że on tutaj nie miał Rumorsa Horda, tylko miał Rumor. Czyli... A to nie jest tak, że on od razu powinien tego Rumorsa odkryć, nie, teraz jak się zaczyna bitwa? Kiedyś tak teraz to było. Na koniec bitwy się odkrywa tylko Rumor. Okej, okay, czyli mamy 5 do 5, jest remis, remisy wygrywają Sowieci, ponieważ jest 5 do 5, więc żadna jednostka by nie zginęła, więc tutaj znowu szpetnie przeklnąłem, ale sobie przypomniałem, że otoczyłem tą dolinę. Więc on nie ma gdzie się wycofać, więc wszystkie te jednostki mu
zginął. Okay? Także to jest dobre. Jest małe zwycięstwo. Okay? Ja przewinę troszkę do przodu, tak? Czyli on tam. I decydujesz, iloma tam wchodzisz, czy wszyscy, wszyscy wchodzą, którzy atakowali? Ci, którzy tutaj byli, wszyscy wchodzą. Także zabiłem mu jednego mujahedina i jednego laszkara, zdjąłem mu te rumory. On zagrał dwie karty plus dwa bloczki, stracił rumory, się nie liczą, więc cztery karty dociągnie. Ja dwie karty zagrałem, nie tracę żadnych bloczków, więc dwie karty dociągnę. I zobaczmy sobie tam sytuację już po bitwie, tak ja ich tutaj przenoszę, tak, tak wygląda. Czyli fajnie wyczyściłem sobie tutaj ten wschód Afganistanu. Tylko zobacz teraz, jaki jest problem. Ja mam 1, 2, 3, 4, 7 bloczków tutaj rozwalone gdzieś w jakiejś pustyni, w jakiejś wiosce, nie wiadomo gdzie. A, i ci są w górach. Przez góry, jak a cała jego siła to jest w okolicach Kandaharu. No. Jak przez góry przechodzę, to albo muszę każdym bloczkiem przez inną górę pojedynczym przejść, albo muszę dopłacić kartami. Więc wyjście na przykład teraz z tej... Ten Panjahir stał się taką pułapką. No. Tak, tutaj wpadłem w tą pułapkę na misia, bo tak naprawdę trochę sobie wyjąłem z gry 7 bloczków. No 7 to przesadzam, tak powiedzmy, no bo w Kabulu i tak ktoś musi tam siedzieć zawsze, ale 6 bloczków sobie wyjąłem. 6 z 15 bloczków. Połowę swojej armii tak naprawdę wyjąłem z gry. Także to był pierwszy błąd. To bardzo duży taki... Znaczy wiesz, no zdobyłem tą Dolinę Panjshiru, czyli znowu wygrałem taktycznie, wygrałem bitwę, ale strategicznie się... bardzo się spowolniłem. Zakopałeś. To tempo tak straciłem, bo ja teraz muszę wychodzić z tych gór, wykaraskiwać się. O, zobacz jeszcze teraz, ile Konrad ma kart. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kart ma na ręku, tak? A on tak naprawdę nie stracił tam jakichś dramatycznych rzeczy. No stracił tak naprawdę najważniejsze, że ja myślałem, że mu tutaj tego Strongholda ubije, wiesz, na to liczyłem. Stracił właściwie Mujahedina jednego i to jest właściwie wszystko, co on stracił, bo reszta jest bezwartościowa. Tak? Czyli teraz, no, i teraz Stronghold zobacz, jest albo zobacz, przy Kandaharze, albo robił, przy, no. Robi ofensywę na Kandahar. I żeby było śmieszniej, atakuje tylko jednostkami z tej wioski nad Kandaharem. Tam mu zwróciłem uwagę, że jak przez góry idą i to nie są same jednostki laszkarów, to musi dopłacić kartą, więc on tam jeszcze dopłaci. Aha. Jeszcze ciekawa rzecz, teraz drugim podejrzewam, mówię, ja byłem przekonany, że on ma strongholda na północ od Kabulu, nie miał. Teraz jestem pewien, że ma tego strongholda na północ od Kandaharu. Chociaż powiem szczerze, nie mogę mieć tej pewności, bo zwróć uwagę, że on żadnym z tych bloczków początkowych się nie ruszył. Także bardzo też sprytnie, wiesz, cały czas mnie trzymał w szachu i niepewności, gdzie tak naprawdę ten stronghold jest. Ale jestem przekonany, że on tutaj ma, bo tu są dwie wioski, łatwiej jest, wiesz, namnażać jednostki, przerzucać tam ryzykowniej jednostki, bardziej. Tutaj jest bardziej ryzykowniej, nie? Tak naprawdę. Więc jestem przekonany, że tutaj są te jednostki. On atakuje trzema jednostkami. Tutaj sobie zostawia, coś tam przesuwa, później zmienia pozycję tej jednostki, także coś tutaj kombinuje, nie? Żeby mnie zmylić, że tutaj nie ma strongholda, że o, niby się pomyliłem, a przecież strongholdem nie można się ruszać, nie? Także ja tutaj wiem, że nie dam się nabrać. No ale na końcu tam tylko niby przekręcił, tak, pozycję tego strongholda, czyli temu fortyfikował się albo na ambusza zmienił, także tak naprawdę atakuje trzema jednostkami na te dwie moje. I teraz zwróć uwagę, ja mam w Kandaharze mam dwie jednostki drafów, one obydwie są ufortyfikowane, ale ile mam kart drafów na ręku? Zero. Jakbym miał kart drafów, to może nawet bym się wybronił, bo to 6 siły jest, to jest dużo, 6 siły. Mam zero, ale w miastach jest ta... On złapał cię bez gaci. No nie musisz już tak eksplicite mówić, no ale niestety tak. Ale jedna rzecz, w miastach zawsze jednego drafa mogę zagrać, wrzucić do bitwy bez zagrywania karty. Natomiast on w dalszym ciągu może zrobić loyalty challenge. Jeżeli się uda, no to tam stracę jednostkę, on dostanie mujahedina darmowego. No ty i tak też tak masz kadę na ręce. Ale to mi nic nie daje, w obronie kady nic nie daje. Tylko to są, tak? Karty zdrady są tylko są ofensywne. O, widzisz. To. Także... No ja tutaj czekamy, co on zrobi, tak? Czyli zagrywa najpierw Mujahedina, czyli już dwa siły jest w ataku. Ja teraz, i tutaj chyba błąd jest, niepotrzebnie przy pierwszej karcie zagrałem Kada, bo duża szansa była, że on będzie miał, tak? Czyli próbuję to Loyalty Challenge, mówię, musi pokazać teraz na ręku, że ma ważne Sunnickiego, czyli tą białą kartę
na ręku. No niestety ma, także mi udała się ta zdrada. To jeszcze była ostatnia moja nadzieja. Tutaj się zastanawiam. No ale czekaj, bo przed chwilą mówiłem o kadzie, że mówię, że nie można w obronie, tak? Znaczy inaczej, jeżeli on zrobi loyalty challenge, to ja tym kadem nic nie mogę zrobić. O, to źle powiedziałem, tak? Okej, okay. Ale ty kada możesz zagrać. Kada mogę zagrać na jednostkę, ale nie na inny loyalty challenge. Bo nie pamiętam, w Sekigaharze one się znosiły, te karty loyalty challenge? Nie, nie. Już coś bredzę, okej. Okay. Dobra, zagrałem i teraz dorzucam za darmo tego drafa. Oj, drafa. Tak, czy tych może kochany, nie partyzanci, ci co współpracują, kolaboranta. Kolaboranta. I modlę się i mówię, no czy chcesz zagrać Loyalty Challenge? Oczywiście modląc się, że nie chcę zagrać, no, ale na szczęście mówi, że nie chcę zagrać Loyalty Challenge, bo mam, wiesz, jeszcze mam 4 karty na ręku, więc tutaj tempór głosu odpowiedni, na pewniaka, trzeba powiedzieć, aż tak naprawdę to mu łzy w oczach już stały. No i to jest już koniec, bo zagrywa drugiego, Mujahedina jest 4-3, więc ja już nic więcej nie dorzucę, nie mam kart, żeby aktywować te bloczki, przegrywam bitwę i zobaczmy, co się dzieje po kolei, tak, czyli przegrywam o jedno obrażenie, więc jeden z tych bloczków musi ta jednostka, którą zakomitowałem, ufortyfikowana, zginąć, odkrywam wszystkie jednostki, pozostałe wszystkie moje przegrane jednostki są disruptowane, czyli są, czy disordered właściwie, przepraszam, tak, disordered są rozbite, hopa. A oprócz tego, tak, wycofuję się, no jedyne pole, gdzie znaczy mogę się na kilka pól wycofać, ale... No plus taki, że nie miałeś tu swoich jednostek, to dzięki temu sobie nie przerobił... No nie, przerobił. Nie przerobił. Wystarczy, przerobił. Że ma na polu, gdzie była bitwa, ma Laszkara, a ma Laszkara, więc tego Laszkara, którego tam nie dorzucił do bitwy, przerobi sobie na Capture Tartar. Nawet jak z drafami walczy. Ale zwróć uwagę, że gdybym miał kartę jeszcze jedną drafów, czy tam dwie, do pewności, to bym miał 6 obrony, a on by miał maksymalnie tutaj 5 ataku. Więc wtedy bym wygrał tą bitwę. Chyba, żeby miał tam jakiś, wiesz, atak samobójczy, czy... Także miasto nie jest tak łatwo zdobyć, chyba, że tak jak powiedziałeś, przeciwnik cię złapie bez spodni na pupie. Także przegrałem, dostał tą capture tartar i zobaczmy teraz, jak wygląda ta sytuacja. To już się dalej posypało? To już była taka... Wiesz co, posypało się, ale był duży zwrot akcji. Tak jak mówiłem, że często w tej grze nie ma powrotu, tak tutaj był jeden taki naprawdę potężny powrót. To przerzuć może do tego momentu. Wiesz co, nie mam go tutaj w tym filmiku akurat nagranego. Aha, okay? No to powiedz, co się wydarzyło. On zdobył jeszcze tutaj kolejnych mujahedinów, pokonał mi to zgrupowanie na wschodzie. Znaczy tak... Tam czołgi chyba, tak? Tak, są tam czołgi. Pokonał mi to zgrupowanie tutaj na wschodzie od Kandaharu, czyli zaczął wygrywać bitwy Afgańczyk, a to zawsze jest zły znak, bardzo, bardzo zły znak dla Sowietów. Zdobył kolejne captured artillery. On tutaj miał w pewnym momencie chyba trzy armaty i 3 mujahedinów, nie? To wyglądało jak już... No i punkty dostał za zdobyte, tak, za pokonane. Tak, ale wiesz, punkty jeszcze może się uda kiedyś nadgonić czy odrobić, prawda? A zabite jednostki już nie. Plus zabicie później tej zdobycznej artylerii i mujahedinów, to już jest ciężki kawałek chleba, bo oni z reguły są rozbijani, się wycofują po prostu gdzieś tam w góry i za chwilę wstają z kolan i wracają do bitki. Ale udało mi się zdobyć, tylko to przy drugim przetasie, tak? Udało mi się zakupić 2 karty jeszcze nalotów tych helikopterów. Okej. I obydwie tura po turze udało mi się zagrać. I ja mu skasowałem 11 jednostek i wioskę wysadziłem. Czy nawet 2 wioski wysadziłem. O kurde. 11 jednostek. Stracił tam masakrycznie dużo mujahedinów i armat. Ale to mówię, to było niesamowite szczęście, że jeszcze nie dociągnął tych stingerów, tak? Bo tak by mnie zestrzelił, bym mu nie skasował tych jednostek, jeszcze by dostał tego... Jakbym miał stingery i bym mnie zestrzelił, to bym poddał partię w tym momencie. Ale żeby 11 jednostek mega mocnych udało mi się skasować, to jeszcze wróciłem do partii. Ale to był olbrzymie szczęście z mojej strony, olbrzymie, naprawdę olbrzymie szczęście. Wiesz, to, że on zgrupował te jednostki, że się akurat nim nie rozbiegł, że stał w jednym miejscu, że mi 2 karty podeszły pod rząd po prostu i mu pokasowałem, także to było olbrzymie szczęście. Tutaj będzie dużo takich bolesnych nauczek właśnie poprzez poznawanie tych strategii, kontrstrategii. Natomiast tam też spoiler, że przegrałem partię 8-0.
8-0 chyba przegrałem. O kurde. Na koniec. Także mimo, że miałem olbrzymią szansę jeszcze powrotu, tak, los mi dał tą szansę, to wiesz, jaki błąd popełniłem? O, w tej rundzie nawet ci powiem, taki duży, drugi błąd. O, w tej rundzie, czy jeszcze w następnej chyba, tak? Tak, w następnej, tak, bo teraz mam tylko 4 karty na ręku, więc muszę trochę zrobić ten resupply. W następnej rundzie powinienem był zrobić major activation, czyli tą dużą aktywację dwoma kartami, żeby tylko powychodzić tymi jednostkami z tej Doliny Panshiru. Znowu, strategicznie myśleć, że mi te 6 bloków musi wrócić do gry, musi wrócić na autostradę, żeby móc je oczyścić. A ja z tym zwlekałem i przez to straciłem kolejny przetas. Bo jak zacząłem wychodzić z tych gór, to już miałem za mało kart w deku, za mało kart, żeby móc tutaj, wiesz, coś zaatakować, za mało kart, żeby próbować móc odbić ten Kandahar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu chciałem, chyba tam jakaś mi strategia pewnie doszła w następnej. Możemy kawałeczek przewinąć szybciutko. O, widzisz, o, masz. Znowu doszła mi ta strategia z Normative Fire i ja się podnieciłem, żeby wysadzić wioskę, bo siedzę w wiosce, to sobie wysadzę jeszcze Jalalabad, nie? No fajnie, wysadziłem tą wioskę, ale znowu to mnie oddaliło tak naprawdę od zwycięstwa. Także tutaj dużo. No fajna partia, bardzo fajna, widać, że niesamowicie fajnie kombinował, nie puściły mu nerwy, czekał, wyczekał cię do końca. I tam w końcu jakie jednostki miał tam, gdzie tak się bałeś? Niedaleko Heratu? Dobra, bo mówiłem, że jestem pewien, że Strongholda na północ od Kandaharu. Nie miał tutaj Strongholda. Tutaj był Stronghold. Tu był Stronghold, Rumor, czyli te moje 10 siły, którego tak się bałem, to było jeden siły. Patrz, jak wstrzymał cię całkowicie. Jeden siły. No, także w dużej części wygrał tą partię na poziomie mentalnym. Po prostu. Zastraszył mnie. Zastraszył mnie bardzo, bardzo sprytnie, bardzo elegancki sposób, ale dałem się zastraszyć i nie powiedziałem sprawdzam i to mnie, nie wiem, czy kosztowało partię, być może też bym przegrał, ale być może nieco mniejszą różnicą punktową. Także gratulacje dla Konrada, no po prostu mnie rozegrał mnie fenomenalnie. Mówię, sporo błędów popełniłem, ale super nauczka, nie? Też na przyszłość i bardzo fajna partia też, bo mówię, w pewnym momencie było 7 z 11 wiosek było już wysadzone, także, no ale Mujahedinów też było bardzo dużo i tych Captured Artillery. Ale to też fajnie pokazało, przełamałeś taki ten lęk przed tym odrzucaniem kart, nie? Trzymanie się kurczowo każdej karty, a to przecież te karty dochodzą, tak czy siak, no. Tak. Więc można sobie pozwolić na trochę więcej szaleństwa. Czy wiesz co mówię? Z rotacją. Według mnie mielenie, to szybkie mielenie deku, to jest jak najbardziej taka sensowna strategia, natomiast no to trzeba działać na planszy, tak, oprócz tego. Ja tutaj, wiesz, według mnie nieźle zarządzałem dekiem, ręką kart, ale bardzo źle grałem na planszy. A tu obydwie rzeczy muszą być zgrane, nie? Więc to też taka jest uwaga dla osób, które są zainteresowane tą grą. Tutaj ten element, tu jest według mnie 50-50, nie? Tutaj rozumiem, że takich wojenników, wiesz, od Hex and Counters będzie denerwować to, że oni połowę czasu ślęczą z nosem w kartach, ale bez dobrego pozycjonowania się na planszy to karty są bezwartościowe. I w drugą stronę... Dla mnie gra jest niesamowicie klimatyczna. No, w drugą stronę trzeba się ustawić na planszy i jeszcze mieć w odpowiednim momencie odpowiednie karty na ręku, odpowiednią ilość kart w tym deku, tak żeby spowodować przytasowanie wtedy, kiedy jest nam to na rękę, a nie wtedy, kiedy przeciwnik nas do tego zmusi. Tak jak Konrad. Ja wiem, że kiedy się siedzi z nosem w kartach, to tak nie czuć tego klimatu, ale kiedy się obserwuje właśnie partię i widzi to tak właśnie trochę w przyspieszonym trybie działania na mapie, to jest niesamowity klimat właśnie tych potyczek, wciągania wroga w pułapkę. No zobacz, że on zupełnie tam olał tę czerwoną tą... Kabul? Nie, chodzi mi o ten region twój, że tak, nie wchodził tam, nie interesował się. Kompletnie olał. Znaczy on jeden błąd popełnił, wiesz, bo on tutaj bo wystarczy, że jedna jednostka wejdzie. A, mógł wskoczyć, bo teraz mógł jest hipnąć. Tak, że nieważne ile kontrolujesz tych południowych regionów, więc i tak maksymalnie jeden punkt. To jeszcze bardziej by ci napsuło gdzieś tam krwi. Ja powiem więcej, on wskoczyłby to jednostkę, tylko później się okazało, że on popełnił błąd, bo zapomniał tą zasadę, że rumory nie działają, przepraszam, plotki nie działają, tak? A to jest akurat plot, to taki też spoiler, tak, także później już przy drugim, przy trzecim przetasie już nie popełnię tego błędu, niestety. No, ale tu jeszcze przy pierwszym, że tak powiem, się zagapię. No, ale to znowu, nie, jakby uczymy się na błędach, natomiast mówię, to jest jego pierwsza partia Insurgents i naprawdę według mnie zagrał bardzo dobrze.
Ja mówię, ja popełniłem błędy, ale mimo wszystko tutaj nie jestem w stanie się nawet przyczepić za bardzo do żadnego z jego ruchów. Nie? Bardziej tutaj widzę mnóstwo swoich błędów. No ale tutaj na pewno też zachęcamy do, tak jak mówisz, zmiany stron, bo wyciąganie wniosków z grania po jednej, po drugiej stronie, to później się przekłada na efektywne granie po prostu. No. Tak. Widać, czego się boi po prostu, grając z Sowietami, to świetnie wykorzystał. No. Tak. Sam pewnie nieraz. I tu też taka uwaga, zwróć uwagę, walcząc ze sobą. Że jak ja gram na przykład Insurgents, ja z reguły gram bardzo agresywnie, bardzo dużo bitew wywołuję. Zobacz, on nie A on tak jakby przeniósł trochę styl gry ruskich na Insurgents, nie? Tak, on zwróć uwagę, on jedną bitwę wywołał. To jest jego pierwsza bitwa, którą wywołał. Oczywiście wygrał jeszcze, to jest najgorsze. Także bardzo defensywnie grał, tak? Bardzo powoli mielił deck. No ale to mi się strasznie w tej grze podoba, że ja jak gram Insurgents, gram kompletnie inaczej niż on. To w ogóle jakbym grał, wiesz, inną grę niż Konrad tutaj zagrał. No to jest taki dla mnie też wyznacznik dobrej gry, że to grasz nie tak, jak ci gra pozwala, tylko gra się tak jakby nagina do ciebie, że pozwala ci na tą kreatywność, na styl gry odpowiadający twoim zachciankom. Nie? Tak. Oczywiście w pewnych ramach, tak? To nie jest tak, że to wszystko zawsze, może, no ale to na tym polegają gry zresztą, że musisz w ramach tych, zmieścić się w tych ramach i jak najwięcej wycisnąć, tak, z tej cytryny. Dobra, to co? Co wiąże się też z dużą, dużą odpowiedzialnością ze strony autora, że tak powiem, i samej gry, że no, wymaga od graczy samozaparcia, cierpliwości. Zresztą to samo, co mogliśmy powtórzyć, co mówiliśmy o Polis, nie? Że to po prostu ta gra wymaga mnóstwa cierpliwości i włożonego serca w to, żeby ją poznawać. Ale mam nadzieję, że ten filmik chociaż trochę przybliży i zachęci do tego. Natomiast coś za coś, nie? Tu jest coś za coś, w sensie... Ile włożysz, tyle dostajesz. No. Tak. Znaczy nawet bym powiedział, że wiesz, im więcej włożysz, tym wielokrotnie więcej dostajesz. Nie? Natomiast tak. To nie jest według mnie gra na zagranie raz na ruski rok, tak, czy tam zagranie jednej, dwóch partii, bo no chyba, że ludzie faktycznie jakoś bardzo szybko to złapią. No ja nie byłem w stanie tego tak szybko złapać. Mówię, dopiero jak mi designer pokazał, jak grać Insurgents, to że tak powiem, zrozumiałem, jak mniej więcej trzeba grać dobrze i później w drugą stronę. Wydawało mi się, że Sowieci są nie do wygrania z Sowietami i znów designer pokazał. Obalił to moje złamanie gry, tak? Bo no niestety, no gra się tymi stronami skrajnie różnie, mimo że zasady, to jest piękne jakby dla mnie, że tak niewielkie zmiany w zasadach wprowadzają tak... Tak, zawsze to było jakieś umiejki tego typu rzeczy, czy tak jak ród, nie? Że każda frakcja zupełnie inaczej, a tutaj tak naprawdę masz bardzo podobne do siebie frakcje, tak jakby się wydawało, jeśli chodzi o mechanikę. Mechanicznie to są kosmetyczne zmiany, tak. Można powiedzieć, nie? No. To są naprawdę kosmetyczne zmiany. A styl gry jednak... A efekt końcowy jest olbrzymi, tak? No. To jest właśnie fajne. No i oczywiście to nie jest gra dla osób, które nie lubią aż takiego nacisku ze strony współgracza. No tutaj cały czas jesteśmy nawzajem atakowani, gdzieś tam naciskani, no, dokładnie tak jak w Polis, nie? To co nie zrobisz, to zaraz ktoś ci powie, no ja mogę to i to teraz zrobić, nie? Tak. Więc tak, trzeba tak, się tak. Tutaj uzbroić w twardą skórę, żeby no, nie zniechęcać się. No mi się wydaje, że to jest gra do katowania, chociaż mówię, Konrad bardzo szybko łapał, bo my zagraliśmy 3-4 partie i on wygrał połowę albo nawet ponad połowę gier ze mną, nie? A ja mam 40 partii, więc naprawdę szybko się bardzo uczył. Także pewnie no są wyjątki. Ale ty mu na pewno też skróciłeś ten okres nauki, nie? Pewnie rozmawiając po prostu nad planszą. Nie wiem, no dobrze grał, no po prostu dobrze grał, ale wydaje mi się, że to trochę jest taki wyjątek potwierdzający regułę, nie? Że bez nauczyciela może być ciężko. Tak, że Konrad jest w mniejszości, że raczej większość osób będzie miała naprawdę problemy, żeby umieć zbalansować tą grę, tak? Bo to gracze tutaj balansują tą grę. Tak jest, no, jak to w grach asymetrycznych, takich skrajnie asymetrycznych. Także no, wymaga cierpliwości ta gra, tyle. No dobra, dajcie znać, co myślicie o takiej formie właśnie komentowania rozgrywki właśnie, czy to się do czegoś przydaje, czy
czy nie. Dziękujemy wszystkim. No. I też możecie napisać, czy to, co my tutaj mówiliśmy, było dla was zrozumiałe, nie? Czy dalej jakby taka osoba, która właśnie nie zna zasad, to była w stanie mniej więcej zrozumieć, co tu się dzieje, dlaczego to się dzieje, a może dlaczego, nie? Bo no to, że ja ruszam się bloczkiem, wywołuję bitwę, no to jest oczywiste, ale dlaczego to robię, dlaczego czegoś nie robię i tak dalej, czy to, co my tutaj mówiliśmy, że tak powiem, troszeczkę wam odsłoniło może jakby tą grę i pokazało możliwości, jakie tutaj w tej grze się pojawiają. Tak, można dopytać w komentarzach, jeśli coś było niejasne. Chętnie odpowiemy. No i dziękujemy tym, którzy wytrwali tutaj z nami do końca, bo trochę to nam zajęło, ale gra jest naprawdę warta pokazania. No i trzymamy kciuki, żeby w końcu GMT ją wypuściło już ze swoich warsztatów na półki sklepowe. Dzięki serdecznie za obejrzenie. Pozdrawiam, Irek. I Piotrek, hej. Hej, hej. Do zobaczenia. Do zobaczenia.